na pierwszym posiedzeniu zespołu roboczego do spraw branży saperskiej działającego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie. Zespół został powołany z inicjatywy Stowarzyszenia Przedsiębiorców Branży Saperskiej, które wystąpiło do nas z prośbą o powołanie. Stowarzyszenie jest członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku i wystąpiło z prośbą o powołanie takiego zespołu roboczego, zgłaszając trzy problemy, o których chcieliby wnioskodawcy, żebyśmy rozmawiali na w ramach prac tego zespołu. Oczywiście Państwo dzisiaj na dzisiejszym organizacyjnym posiedzeniu możecie tę listę zmodyfikować, coś do niej dodać, ująć, zmienić, możemy wspólnie ustalić kolejność spraw, którymi będziemy się zajmować. To wszystko jest do wspólnej decyzji dzisiaj. Natomiast te problemy, które zgłosili wnioskodawcy, to są praktyczne problemy branży saperskiej związane z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Druga sprawa to są niedogodności wynikające z niewydania przez Radę Ministrów rozporządzenia, o którym mowa w artykule 132 przywołanej przed chwilą ustawy. I trzecia sprawa, wątpliwości dotyczące zasad współpracy przedsiębiorców z Ministerstwem Obrony Narodowej w zakresie świadczenia odpłatnej usługi oczyszczania terenu. To są takie trzy sprawy. Ponieważ spotykamy się pierwszy raz i mamy na sali gości, zazwyczaj pierwsze spotkanie zespołów roboczych, bo mamy ich już w Radzie Przedsiębiorców 25 chyba, znaczy 26. Pierwsze spotkanie jest takim spotkaniem organizacyjnym, gdzie właśnie ustalamy nad czym, w jakiej kolejności będziemy pracować. Gości zwykle zapraszamy nieco później, ale ponieważ tutaj sytuacja była jasna, jednocześnie dość pilna, w związku z tym wnioskodawcy prosili, żebyśmy już na pierwszym posiedzeniu przystąpili do jakby pracy merytorycznej i żebyśmy już na to pierwsze posiedzenie zaprosili gości. Dlatego pozwoliliśmy sobie skierować takie zaproszenie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rozwoju, jak również Ministerstwa Obrony Narodowej i dziękujemy wszystkim Państwu z tych trzech ministerstw resortów, że zechcieli dołączyć do nas dzisiaj. Ponieważ właśnie no, mamy gości, jesteśmy pierwszy raz w tym gronie, to proponuję, żebyśmy się może króciutko przedstawili, żebyśmy wiedzieli, kto jest kim i z kim rozmawiamy. Rozpocznę od nas, osób reprezentujących Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ja się nazywam Mikołaj Kruczyński, jestem koordynatorem zespołu do spraw obsługi Rady Przedsiębiorców i z upoważnienia i w imieniu pana rzecznika Adama Abramowicza będę miał zaszczyt prowadzić spotkania tego zespołu roboczego. Po mojej lewej stronie pani Katarzyna Golec z mojego zespołu, która będzie odpowiedzialna za sprawy organizacyjne związane z naszymi spotkaniami i z naszymi pracami. Po mojej prawej stronie pan Damian Lewczuk, prawnik z Wydziału Prawno-Legislacyjnego naszego biura. To poproszę Państwa też o... Pozwolę sobie przedstawić zespół roboczy ze Stowarzyszenia Przedsiębiorców Branży Saperskiej. Krzysztof Bigier, prezes stowarzyszenia. Po mojej lewej stronie kolega Jarosław Andrzejczak, wiceprezes. Kolega Piotr Wik, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. I zaproszony przez nas kolega Wesław Majewski, wspierający nas, jednocześnie członek Stowarzyszenia Cywilnych Saperów. Dziękujemy bardzo. Paweł Wieczorek, ja reprezentuję Ministerstwo Rozwoju. Pracujemy nad legislacją, między innymi nad legislacją dotyczącą kwestii związanych z materiałami wybuchowymi.
ale mówiąc konkretnie, w tej chwili nad rozporządzeniem dotyczącym ewidencjonowania materiałów wybuchowych, no to jest jakby to będzie akt wykonawczy do znowelizowanej ustawy o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego oraz drugie rozporządzenie to jest dotyczące obiektów i pomieszczeń do przechowywania materiałów wybuchowych. A w nieodległym planie mamy jeszcze jedno rozporządzenie dotyczące planu postępowania na wypadek sytuacji stwarzającej zagrożenie. To dotyczy przedsiębiorców wytwarzających, tylko wytwarzających materiały wybuchowe. Także to jest ten zakres, na którym koncentrujemy teraz naszą uwagę. Zostaliśmy też doproszeni, rozumiem to przedstawiciele ministra spraw wewnętrznych i administracji wspomnął o tym do zespołu roboczego, który pracuje nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów, o którym pan już wspomniał. Dziękuję bardzo. Do merytorycznych spraw oczywiście za chwilkę przejdziemy. Kontynuujmy przedstawienie. Paweł Markliński. Mam przyjemność reprezentować Departament Porządku Publicznego MSWiA, czyli komórkę organizacyjną, która jest odpowiedzialna za koordynację przygotowania aktu prawnego, który pan wspominał, czyli wniosek z delegacji artykułu 132 ustawy obrotowej. Ze mną są koledzy, ale jest ich dużo, także poproszę kolegów o przedstawienie się. Bardzo dziękuję, że pan jest. Dzień dobry, Robert Hrebacki, główny specjalista w Departamencie Porządku Publicznego MSWiA. Wojciech Adamski, Departament Zezwoleń Koncesji MSWiA. Michał Figura, Departament Zezwoleń Koncesji MSWiA. Komisarz Maciej Sokołowski, Biuro Centralny Pododział Kontrterrorystyczny, BOA. Jestem w zespole koordynacji krajowej i międzynarodowej. Zajmuję się pilotami. Komisarz Krzysztof Maciej, BOA. Komisarz Marek Sadowski, zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji Warszawy. Centralne Biuro Śledcze Wzięło do Zbadania Terrorów z uwagi na publikację tutaj online, bowiem nazwiska macie państwo mnie na listach. Zajmuję się w ogóle działaniami związanymi z terrorem, z materiałami wybuchowymi, wszystko co jest z materiałami wybuchowymi na terenie kraju, to przechodzi przez nasz wydział. I pseudonim mój kudłaty to największy. Dziękujemy bardzo za obecność. Bardzo proszę. Reprezentujemy we trzech dowództwo generalne, pułkownik Alpertali, dowództwo generalne, szef oddziału zagrożeń militarnych, pan mecenas komandor Jasiński i pan major Andrzej Brześniak, specjalista oddziału zagrożeń militarnych. Dziękujemy bardzo. W takim razie chciałbym oddać głos wnioskodawcy, który zechce, mam nadzieję, naświetlić problemy, które skłoniły państwa, panów do tego, żeby tutaj się do nas zwrócić i żeby poprosić nas o stworzenie tego zespołu. Proszę o krótkie przedstawienie, na czym polega problem, z czym państwo się zmagacie i co byście chcieli, żebyśmy tutaj wspólnie zrobili. Dziękuję bardzo, witam panów, witam państwa wszystkich. Szanowni państwo, z uwagi na ukazanie się tego rozporządzenia, także wcześniejszych, o których może nie dzisiaj, ale w następnej kolejności, o pewnych nieporozumieniach wynikających z różnych interpretacji niektórych rzeczy, skierowaliśmy taki wniosek do pana ministra rzecznika z prośbą o stworzenie tego zespołu. Ten zespół się już 3 tygodnie temu został stworzony i chcieliśmy porozmawiać z państwem na temat tej nowej ustawy, a szczególnie tych dwóch zapisów, które, nie ukrywam, budzą pewne kontrowersje. Chodzi o pierwszy zapis dotyczący odpłatności, czyli dokładnie mogę zacytować: przedsiębiorcy czy oczyszczający teren mają zapłacić za oczyszczanie terenu siłą zbrojną. I drugi punkt wynikający z tej ustawy, brak rozporządzenia dotyczącego określającego te zasady. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że tego rozporządzenia, szanowni państwo, nie ma od 2001 roku. Cały czas w ustawie powtarza się, że
Rada Ministrów przygotuje i od 19 lat od ukazania się pierwszej tej wersji ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej nie ma tego przepisu. My jako stowarzyszenie w 2011 roku zgłaszaliśmy propozycję uczestniczenia w opracowaniu tego rozporządzenia z uwagi na to, że brak rozporządzenia skutkuje różnymi interpretacjami w różnych dziedzinach tych wszystkich zasad. Zanim byśmy przeszli do tej dalszej części, ja bym proponował, że ponieważ pojawiła się w ustawie instytucja przedsiębiorcy oczyszczającego teren, chcielibyśmy Państwu bardzo króciutko wyjaśnić, na czym to polega z naszej strony i jakie po kolei moi koledzy przedstawią, jakie są podstawowe w tej chwili problemy, które na pewno musimy wszyscy razem rozwiązać, tak żeby osiągnąć jakąś nie tyle korzyść, tylko żeby jakiś konsensus osiągnąć z tej sytuacji, ponieważ mamy dokumenty, mamy różne, możemy przedstawić różne interpretacje bardzo prostych rzeczy, które powinny być nie tyle zmonopolizowane, tylko scentralizowane, że to jest to, to jest to. Spotykamy się na co dzień. Nawet dzisiaj, siedząc tutaj z Państwem w tej chwili, około 10-15 kontraktów jest prowadzonych w zakresie oczyszczania terenu. Bo tych podmiotów gospodarczych jest ponad 20. My tutaj wspólnie zrzeszamy ponad 20 tych przedsiębiorców i oni wykonują, niezależnie od tego, czy jest ustawa, czy jest rozporządzenie, my te rzeczy musimy robić. Ja chciałbym tylko Państwu uświadomić, zaraz kolega przedstawi liczby, bo to najbardziej przewaga, że my tak naprawdę, my przedsiębiorcy wykonujemy 100% oczyszczania terenu na rzecz gospodarki narodowej. I dla osób prywatnych. Czyli tak de facto my robimy wszystko. Drogi, autostrady, lasy, poligony, osiedla, wszystko. Zresztą o nas jest mało słychać, dlatego że my nie chcemy być na pierwszych stronach, my robimy spokojnie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, bo pewnie ten temat też zostanie poruszony, że zdarzają się i wśród nas jacyś nie do końca specjaliści, którzy informacje o nich są zawarte w środkach masowego przekazu. Zapewniam, że my naprawdę reagujemy na to. Teraz podejmiemy inicjatywę wspólnie pewnie z Ministerstwem Rozwoju, bo taka podległość nasza jest, o stworzenie bądź z samorządu zawodowego, bądź izby. Wtedy już w inny sposób będziemy działać. Natomiast w tej chwili po to stworzyliśmy to stowarzyszenie, żebyśmy byli jakąś stroną, nie w sporze, broń Boże, bo nie chcemy jakichś tam spornych spraw, ale chcemy wspólnie opracować te rzeczy. Ja dosłownie parę minut, kolega Andrzejczak przedstawi to, co wykonywaliśmy, co wykonujemy, bo jednak liczby to jest wymierne. Dziękuję. Witam. Szanowni Państwo, ja bym też chciał krótko przedstawić tylko tym, czym zajmują się przedsiębiorcy branży saperskiej. Dobrze, że powstało takie stowarzyszenie. Tutaj chcieliśmy podziękować na ręce Pana tutaj rzecznikowi praw, tych rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców, że mogliśmy stworzyć tu taki zespół. Panów właśnie proszę o to, żebyśmy razem, wspólnie pracowali nad tymi takimi jakimiś nieporozumieniami. One może są delikatne, można szybko to po prostu załagodzić, ale chciałbym przedstawić krótko to, co zrobiliśmy. Najbardziej takim wiarygodnym projektem było w latach 2012-2015 realizacja projektu rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez Lasy Państwowe. Było tam wykonanych ponad 28 tysięcy hektarów w tych lasach, gdzie zneutralizowaliśmy, wyciągnęliśmy i zniszczyliśmy 1 100 000 sztuk przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych, w szczególności pochodzenia wojskowego, bo będziemy się troszeczkę tą nomenklaturą zajmować, bo raczej nie było to jakby współczesnej amunicji. Tam nie mogliśmy niszczyć, tam gdzie nadleśnictwa nie mogły nam wytyczyć terenu, a w większości nam wytyczono i niszczyliśmy sami, bo nasze firmy
posiadają wszystkie uprawnienia, bo mamy zezwolenie na wojewody na nabywanie, używanie, a co niektóre firmy mają na nabywanie, używanie i magazynowanie tego materiału wybuchowego i po prostu tam, gdzie była nasza racja, tam, gdzie nie można było zniszczyć, cześć i chwała Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojsko Patrole odbierało od naszych przedsiębiorców i neutralizowało to na swoich poligonach, wyznaczonych na swoich poligonach. Jest to bardzo ogromna ilość tych niewypałów i niewybuchów pochodzenia wojskowego. Ja jeszcze tak krótko, bo tutaj odnośnie tutaj tych spraw współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, a ja tak będę troszeczkę krótko po wojskowemu, powiem z patrolami jakby saperskimi. Ta współpraca, ona układała się, no dobrze się układała i w pewnym momencie, nie wiem, no zaczęto tą tutaj, co kolega prezes powiedział, odpłatność. Nie wiem, czy jest to gdzieś tam w jakichś innych podstawach prawnych ujęte, że my mamy jakby za to płacić. Jest to w tej ustawie. Ja jeśli mógłbym prosić, apelować, bo jest ten artykuł 132, że Rada Ministrów określi w swoim rozporządzeniu, że siły zbrojne mogą pobierać odpłatności. Jest to wszystko naprawdę, tutaj, szanowni państwo, do dyskusji, do jakiegoś porozumienia. Ja mam taki jeszcze przed jakąś tam dyskusją, mam merytoryczny taką prośbę do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Naprawdę zdarzyła nam się okazja coś dobrego zrobić, bo od 19 lat tego rozporządzenia nie ma. I coś możemy wspólnie siłami zrobić, waszym doświadczeniem, naszym doświadczeniem. No i tak w ramach jakby tutaj tej naszej współpracy, my dysponujemy też materiałami, co trzeba, jakie są dokumenty potrzebne, co firma musi spełnić. Dziękuję bardzo. Kolega Piotr. Rozszerzę trochę to, co mówił poprzednik. Co my robimy? Działanie saperów cywilnych polega na tym, że wykonujemy czynności, których nie wykonuje wojsko i nie wykonuje policja. Mówię o cywilnym świecie. Wojsko wykonuje działania związane z oczyszczaniem terenów, na przykład na czynnych poligonach i tam, gdzie ma taką potrzebę w ramach na przykład przekazywania obszarów dla części cywilnej. Pracujemy na lądzie i pracujemy na wodzie, na morzu. W tej chwili na przykład na projekcie Szczecin-Świnoujście prace cywilne z saperów były wykonywane w gazoporcie. Były wykonywane w różnych miejscach, na przykład jak na plażach w Kodrzewie. Na czym polega praca sapera cywilnego? Najpierw przy użyciu wygrywaczy metali i magnetometrów wyszukujemy przedmioty, które gdzieś na jakimś obszarze się znajdują. Następnie je musimy odkopać, zidentyfikować, ochraniać teren robót i miejsce znalezienia przedmiotów wybuchowych. To mówi definicja w ustawie o materiału wybuchowym. I na końcu utylizujemy lub niszczymy. Taka jest praca cywilnych saperów. Prace wykonywane są na lądzie, przede wszystkim tam, gdzie jest rozbudowywana infrastruktura kraju, tam, gdzie jest rozbudowywana sieć dróg, gdzie powstają nowe zakłady prywatne, państwowe, samorządowe, powstają instalacje, na przykład nowe wodociągi, pod stadionami, imprezami masowymi, takimi jak przyjazd papieża, to wykonywały firmy cywilne. I na Westerplatte, w innych takich miejscach, gdzie się odbywają uroczystości patriotyczne. Natomiast jaka jest rola od czasu do czasu współpraca z wojskiem i jaka jest rola wojska? Nie wszędzie firma cywilna może znalezione przedmioty, tak jak jest w ustawie, wysadzić. W starej ustawie było, że powstanie rozporządzenie, które da rękę wojewodom, czy da wytyczne wojewodom, gdzie wyznaczyć poligony. Jeden wojewoda wyznacza taki poligon do współpracy cywilnej. Jest taki wojewoda na przykład kujawsko-pomorski. Z kolei mój wojewoda pomorski twierdzi, że nie ma rozporządzenia i od 10 lat powtarza to samo pismo, tylko datę zmienia, że nie wyznaczy takiego poligonu. To jest taki jest problem.
Następnie kolejny problem to jest odpłatność za niszczenie. Nie odpłatność przedsiębiorcy w stosunku do wojska, tylko tego na końcu, który ma za to zapłacić. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że dostajemy mnóstwo zleceń od osób fizycznych lub od małych firm, które oczekują usunięcia problemu. Wiedzą, że teren jest zagrożony, bo już wydobyto niewybuchy z ich działki. Chcą, żeby to zrobić. My przyjeżdżamy i mówimy, że nasze czynności kosztują 2000 zł, niszczenie 20 tysięcy zł. Od razu jest pytanie, dlaczego to, co jest w Polsce za darmo, jest płatne? My, jako przedsiębiorcy, nie potrafimy wskazać aktu prawnego, który mówi, że obywatel, czy instytucja samorządowa, czy instytucja spółka akcyjna, czy spółka z o.o. ma zapłacić za niszczenie niewybuchów. Nie ma takiego aktu prawnego w Polsce, który mówi, że niszczenie niewybuchów jest płatne. Mamy wielki problem z wytłumaczeniem człowiekowi, że robota jest dziesięciokrotnie droższa niż faktycznie dotychczas, jak to było przed wydaniem tej ustawy. Kolejna sprawa to jest transport, o którym chciałem powiedzieć. Mamy przepisy prawa, prawo ruchu drogowym, mamy ustawę o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych, mówię o cywilnej działania. I jako przedsiębiorcy cywilni musimy się obracać w świecie aktów prawnych, które nas dotyczą. Nie dotyczą nas akty prawne MSW ani MON-u, bo to nie jest dla nas, to jest dla służb tamtych. W naszym cywilnym świecie nie ma żadnego przepisu, który mówi o tym, w jaki sposób, w jakich warunkach, kto i jakim pojazdem może przewozić materiały wybuchowe w stanie niesklasyfikowanym. Bo ten aspekt jest rozwiązany w sposób idealny w Polsce i na świecie w ramach konwencji ADR-u, który mówi, jak się przewozi materiały wybuchowe, ale podstawą przewożenia materiałów wybuchowych są materiały sklasyfikowane, czyli badane przez właściwą władzę numery UN i dominujące zagrożenie. My, przewożąc materiały znalezione w czasie oczyszczania terenu, nie wiemy, po pierwsze, co przewozimy. Nasze doświadczenie i wiedza pozwalają na ocenie, czy dany przedmiot można przewozić, czy nie. I brak tego rozporządzenia powoduje pewien taki dyskomfort, bo w ustawie o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego, na podstawie której my jesteśmy dopuszczeni do tej pracy, jest zapis, że przedsiębiorca na każdym etapie swoich prac ma analizować ryzyko wykonywanej działalności. Ryzyko. Czyli my musimy, mając te przepisy prawa tylko, które są, one są dla nas po prostu kulawe, brakuje wielu rzeczy, my musimy się wpasować, bo inaczej nie możemy wozić. I tak na dobrą sprawę, oceniając stan prawny, to jesteśmy skazani na łaskę i niełaskę współpracy z wojskiem, które może dyktować ceny, warunki wykonywania tej pracy, współpracy z nami. Nie mamy nic do powiedzenia, nic. Jesteśmy po prostu wrzuceni w machinę, która to wszystko za nas robi. Także na początek tyle chciałem powiedzieć, takich bolączek, które nas w czasie pracy spotykają. Dobrze, dziękuję. Może pan kolega jeszcze króciutko. Bardzo też jeszcze jeden problem z czym pan zgłosił. Bardzo proszę. Króciutko i też uzupełniając drobinę. Kolega mówił tutaj o odpowiedzi panów wojewodów na zadane pytania przez firmy cywilne o dostęp do miejsc niszczenia, bo jako opcja, którą musimy rozważać, jest niszczenie samodzielne. Dokładnie. Oczyszczenie terenu jest to konglomerat czynności, sprawdzenie terenu, podjęcie, przechowywanie, przewóz i niszczenie. I to jest całość zadań związanych z oczyszczaniem terenu. Żeby te zadania zrealizować, musimy mieć zapewniony ten trzeci element, ostatni element, a mianowicie miejsce do niszczenia, bo sami sobie go nie możemy uzgodnić. Jest to zresztą narzucone ustawą, że to miejsce wskaże wojewoda. I tutaj już kolega zaczął mówić, natomiast ja pokusiłem się o takie zestawienie. Na 16 województw 5 odpowiedziało, że takich miejsc nie ma. 5, że nie są dla cywilnych firm. 5, że każdorazowo musimy uzyskać zgodę od tego, który zarządza tym terenem, czyli konkretnie od wojska.
chociaż wojsko mówi w tym momencie, że ono nie zarządza tym terenem, ono jest tylko na tym terenie dzięki uprzejmości nadleśnictwa. No i to jest takie troszeczkę mocno myślane, ponieważ idziemy do nadleśnictwa, nadleśnictwo mówi idźcie do wojska, idziemy do wojska, idźcie do nadleśnictwa. Jeden z przykładów, zadałem pytanie w Wędrzynie o możliwość niszczenia, już 11 lat czekam na odpowiedź. To jest takie dosyć znamienne. Oraz jedno województwo wskazało, no konkretnie województwo podlaskie, wskazało jako miejsce do niszczenia tam teren dla firm. Jeżeli chodzi o kwestie współdziałania i płacenia, dam przykład, bo najlepiej przykłady przemawiają. Idziemy do inwestora i inwestor mówi, proszę nam zrobić oczyszczenie. Proszę bardzo, jako że nie mamy tutaj możliwości na miejscu zniszczenia, mam rzeczy podjętych, będziecie Państwo musieli, zgodnie z ostatnią ustawą, zapłacić dla wojska za ich wywóz zniszczenia. Ile? Nie wiadomo. No bo skąd wiadomo w momencie rozmów, jeżeli nie wiemy, ile rzeczy zostanie podjętych, jak daleko to trzeba będzie wywozić i jakich użyć sił i środków do niszczenia. Dalej, następne pytanie inwestora. Czy druga strona, czyli wasz podwykonawca, bo w tym wypadku wojsko jest podwykonawcą firmy cywilnej, posiada wszystkie uprawnienia, które my wam narzucamy, a mianowicie ubezpieczenie, szkolenia BHP, uprawnienie nadane przez wojewodę, etc., etc., etc. No i pytając wojsko o to, no nie zawsze dostajemy odpowiedź, a pozytywnej jeszcze nie. To jest wymóg. Jeżeli ktoś chce wziąć za moim pośrednictwem pieniążki za wykonanie pracy, to musi spełnić te same warunki, które ja muszę spełnić przed inwestorem. I z inwestorami ja się rozmawiam, taki inwestor jak 3M-ka czy inne jakieś korporacje są bardzo rygorystyczne w wymogach tych rzeczy od nas. Nie dopuszczą człowieka bez przedstawienia na przykład tych uprawnień czy też ubezpieczenia. Rozmowy idą wtedy na dalszy plan i tutaj jest już słabość tego zapisu. A dlaczego my mamy za to zapłacić, skoro wojsko to wykonuje? No więc tłumaczymy, że zapłacić mam ja, jako wykonujący pracę, ale ja nie zapłacę tych pieniędzy z własnej kieszeni, no bo ja wykonuję tą pracę też w celach zarobkowych, czyli te pieniążki, które będę musiał przewidzieć odpłatnie dla wojska, będę musiał wyjąć również od inwestora. No i wtedy jest następne trudne pytanie, na które też trzeba odpowiedzieć. A co będzie, jak wy tylko sprawdzicie teren, a ja przekażę rzeczy znalezione dla inwestora? No i wtedy jest zupełnie inna rozmowa. Jak to będzie? No to wtedy pan jako firma tam Budimex czy Dromex czy inny zgłasza, że leżą na budowie pociski. Firma saperska, która była zgodnie z umową, zrobiła rozpoznanie terenu, sprawdzenie terenu, wskazała miejsca rzeczy, które się znajdują, wskazała, bo takie też mogą być nasze działania, a następnie on jako inwestor zgłasza. No i pytanie, czy inwestor ma obowiązek zgodnie z tym rozporządzeniem zapłacić za wojsko? Odpowiedź jest też jednoznaczna. Nie. I teraz pytanie, który z inwestorów, nawet państwowych, będzie na tyle, nazwijmy to delikatnie, rozrzutny, żeby zapłacić pieniądze, które nie musi zapłacić. To kwestia do rozwiązania jest bardzo poważna w tym względzie i należałoby ją dosyć jasno i wyraźnie. Do tego jeszcze, jeżeli Państwo pozwolicie, drodzy, trzeci element tej sprawy, który jest ważny do rozpatrzenia. W związku z tym, że my jako firmy, które zajmują się oczyszczaniem, które inwestują w sprzęt, szkolenia, ludzi, musimy te koszty jak gdyby transformować na koszty wykonywania naszych usług.
to miejsce nasze wchodzą teraz na przykład firma Dromex, przykładowo mówię, wysyła szkolenie saperskie. Ci panowie po 3 dniach szkolenia dostają zaświadczenie o ukończeniu takiego kursu i ci panowie wykonują pracę dla firmy Dromex i w tym momencie bez inwestycji w człowieka, bez inwestycji w system, w zasady oczyszczania, inwestycji w bezpieczeństwo, bez inwestycji w płacenie czy odpłatne przekazywanie dla wojska pocisków, ta firma jest od nas w tym momencie kilkanaście razy bardziej korzystna. Czyli rozporządzenie spowodowało to, że no, nie mamy już jak gdyby konkurencji. Jesteśmy poza konkurencją, mimo tego, że jest to nasza główna forma działalności i nasze działania, żeby to było bezpieczne, są prowadzone. Wiele takich spraw jeszcze tutaj mówiłem, ale żeby nie przedłużać, jedną mam tylko prośbę, bo nie jesteśmy tutaj tylko po to, żeby negować. Jesteśmy też tutaj po to, żeby Państwu zaproponować. Przygotowałem w ramach stowarzyszenia, które reprezentuję, bo to jest inne stowarzyszenie, Stowarzyszenie Cywilnych Saperów, przygotowałem 2 dokumenty. Jeżeli Państwo są zainteresowani, to propozycja jakby rozwiązań, nawet takich trochę systemowych, przekażę osobom, które będą zainteresowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałbym tylko uzupełnić, bo najświeższy mam taki dokument, Szanowni Państwo. I to, co kolega Leszek powiedział, z wczorajszego dnia specyfikacja na wykonanie drogi, gdzie pisze, że jakie są procedury, wykonawca zobowiązany jest oczyścić teren, czyli wykonawca drogi. W sytuacji znalezienia przepisów zgłasza, tak jak to mówią przepisy, i ostatnia uwaga, usunięcie niewypałów oraz ich unieszkodliwienie nie może się odbywać za odpłatnością. Uprawnione specjalistyczne jednostki wykonują te prace bezpłatnie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jeden z oddziałów. Dodatkowo chciałbym jeszcze tylko i uściślić, może wzbogacić Państwa wiedzę. Jestem wykładowcą również w BIT-u w zakresie oczyszczania terenu, szkole między innymi patrole, szkole również tych nowych adeptów. Proszę Państwa, 90% osób, które przyjeżdżają teraz na szkolenia w celu uzyskania uprawnień, to są geodeci, to są archeolodzy, to są przedstawiciele stowarzyszeń jakichś eksploracyjnych, jakichś grup, które się teraz ogłaszają i spotkania mają, mało tego, przedstawiciele firm budowlanych. Z reguły występują o stan zezwolenia na stanowisko do nadzoru do prowadzenia oczyszczania terenu. I teraz ostatnia sytuacja, gdzie, bo my monitorujemy te wszystkie wydarzenia, mamy pełną wiedzę, chętnie odpowiemy w formie dokumentu, co się dzieje. Szanowni Państwo, jest inwestycja, dosyć duża inwestycja drogowa. Konserwator zabytków zatrudnia archeologów do sprawdzenia terenu przy zabytku. Czyli formalne pozwolenie dostaje grupa i idą z wykrywaczami przy zabytku. Co znajdą? Wybuchowego odsłaniają, dzwonią na policję, przyjeżdża policja i zabiera. Czy to jest właściwe? Czy oni mają uprawnienia do identyfikacji? Bo musi zidentyfikować ten przedmiot. Taka sytuacja niedawno była, wykopane, położone pociski, przyjeżdża rano kierownik budowy leżą. Skąd? Albo byli archeolodzy, ale oni nie są uprawnieni do przechowywania. No i konsternacja. I dlatego ktoś niewłaściwie wykorzystuje nawet w tej chwili te zapisy, żeby stworzyć sobie furtkę, żeby nie płacić. My, jak każda firma może budowana coś, zakładamy w tych naszych kosztorysach, chociaż tak dokładnie nie wiemy, co jest w tej ziemi, 8 do 10% zysku. Reszta to są ubezpieczenia, to są pensje pracowników, zakwaterowania, paliwa, diety, wszystko. Tu nie ma czegoś takiego. Ja się jednym jeszcze przykładem posłużę, bo to pewnie do dyskusji będzie. Szanowni Państwo, na przykładzie jednej z firm prowadzi jednodniowy nadzór saperski na terenie byłej jednostki wojskowej. Jednostka sprawdzona i dokument jest. I zostają znalezione przedmioty, przyjeżdża patrol. Oczywiście pierwsze pytanie, czy była firma cywilna i on musi zrobić rekonesans zgodnie z wytycznymi wewnętrznymi. Robi rekonesans i wycenia tą usługę jednorazowo, jeden przedmiot 4200 zł. A taki jednorazowy nadzór maksymalnie może wynieść 1000 zł.
No więc jaka jest relacja? 1000 zł, z tego powiedzmy 100 zł, 150 to jest to, co przedsiębiorstwa może doznał jakiegoś optymizmu przyjąć jako to jest jego zysk, a z drugiej strony zdarza się z cennikiem 4200. I dlatego chcielibyśmy wspólnie, razem, coś zrobić, żeby wszystkie strony tego spotkania, mało tego, no całe społeczeństwo, żeby było zadowolone, że my przyjeżdżając na budowę, próbując podpisać umowę, pyta kierownika, bo wy będziecie do prokuratora zaraz podani, bo nie macie umowy z wojskiem. A skąd my możemy wiedzieć, tak już kolega powiedział, co w tej ziemi jest? Także to jest też do przemyślenia. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo wszystkim panom za przedstawienie problemu. Myślę, że to tutaj pokazało nam obraz sytuacji i spraw, które występują. Na początek tylko tak na marginesie pozwolę sobie do pana tutaj wypowiedzi nawiązać, bo tu zwróciła moją uwagę taka informacja, o której pan wspomniał, że wystąpiliście państwo z zapytaniem i 11 lat czekacie na odpowiedź, tak? Tak. W tej sprawie. Jakby pan zechciał dokumenty tej sprawy nam przekazać, to my byśmy tutaj przeanalizowali to i zobaczyli, być możemy. Zadamy pytanie też i zobaczymy, czy też będziemy 11 lat. Bo byśmy musieli te 11 lat przechowywać, bo to żeśmy robili w Woodstock. Mm-hmm. Tam pod Woodstock oczyszczaliśmy. No. Wyjęliśmy tam chyba 800 albo 900 przedmiotów różnych. Mm-hmm. Zostały one zgromadzone mm-hmm. i przez swoje wodę zostało zadane pytanie. Później wojewoda nawet interweniował do komendanta poligonu. Komendant poligonu, nawet ja tam byłem osobiście, powiedział, że nie może podjąć jakiejś decyzji, to decyzja będzie podjęta na wyższym szczeblu, do tej pory nie mam. Wiem, że ostatecznie wojewoda zdenerwował się i swoim kanałem wezwał patrol i patrol jeździł i wywoził te rzeczy do niszczenia, gdzie ja byłem przygotowany i materiałem wybuchowym i transportem samodzielnie wykonać, no ale nie dalej mi było. Rozumiem. No w każdym razie, jeżeli pan nam przekaże dokumenty tej sprawy, przekażę. To my chętnie przeanalizujemy i spróbujemy zobaczyć, czy też będziemy czekać 11 lat na odpowiedź. To tak na marginesie, a teraz bym chciał poprosić naszych gości o ustosunkowanie się, zabranie głosu w tych sprawach, które zostały poruszone. Nie wiem, kto z panów by chciał pierwszy zabrać głos. Pan, zapraszam. Pozwolę panu, że się przedstawię. Paweł Marciński, MSWiA. Jak wspominałem na wstępie, reprezentuję departament, który koordynuje pracę kilku resortów nad wydaniem rozporządzenia wynikającego z delegacji artykułu 132 ustawy obrotowej. W tej chwili udało nam się zrobić jedno spotkanie międzyresortowe, w którym uczestniczyli przedstawiciele Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Lądowej, Infrastruktury, MON-u, Przedsiębiorczości Technologii, Środowiska, łącznie z przedstawicielami Lasów Państwowych, Policji. Aktualnie jesteśmy na etapie analizy bardzo wnikliwej materiałów, które zostały do nas w trybie roboczym przekazane. W którym momencie wyjdziemy z gotowym produktem, tak językiem kolokwialnym, jakim będzie projekt rozporządzenia. Aczkolwiek chcę państwa zapewnić, że pokładamy wszelkie staranności, żeby ten ważny obszar jak najszybciej uregulować. Zdaję sobie sprawę, że to 12 lat życie stosuje praktykę. Tak nie powinno być, wiadomo. Mamy nadzieję, że przed kolejnym spotkaniem, mam taką cichą nadzieję, z państwem będę mógł coś więcej powiedzieć na temat tego projektu. W tym momencie mam też do pana taką prośbę. Pan wspomniał, że mam dwa opracowania dotyczące propozycje. Specyfiki branży, które panowie reprezentują, byłbym wdzięczny za przekazanie na nasze ręce. Oczywiście w ramach później procesu legislacyjnego będą państwo mogli uczestniczyć aktywnie w ramach konsultacji społecznych już gotowego projektu. Zapraszamy. Dlaczego nam departament z daleka wyszło, że będziemy państwa zapraszać. Dziękuję ślicznie. Także teraz mówiąc, nie zajmuję państwa cennego czasu, jesteśmy otwarci na dalszą współpracę w tym zakresie na was naszego tutaj gremium, jak również później na etapie konsultacji gotowego projektu. Ale chcę zaznaczyć, że materia, której wyszukamy, jest trudna, jest
interdyscyplinarna. To dotyczy nie tylko kwestii naszego resortu, również MON-u, środowiska i wielu jeszcze innych. No, mamy nadzieję, że w miarę naszych prac będą konkretne propozycje. Jeśli nie, rozporządzenie to na użyć innych rozwiązań natury legislacyjnej, ale na tym etapie na tym tyle się chcę powiedzieć. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Ktoś panów jeszcze chce zabrać głos? Nie słyszę. W takim razie co wnioskodawcy na to? Powiem szczerze, że przyjechaliśmy po to, żeby pracować nad tym. Dlatego, że nawet gdy zakończymy w dniu dzisiejszym, to dalej będziemy mieli te problemy od dnia jutrzejszego. I nic nie rozwiązuje, nic nie rozwiązało nam w tej sytuacji. Oczywiście dziękujemy za tą deklarację, bo jest bardzo cenna. Mam nadzieję, że to zrobimy wspólnie. Natomiast my zwróciliśmy się również do pana ministra, rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, o rozważenie takiej sytuacji, żeby wystąpić do ministra spraw wewnętrznych i administracji o jakieś, no może nie zawieszenie tego zapisu odnośnie odpłatności, ale no coś musimy zrobić w tej sytuacji. Nie mamy żadnych zasad, nie ma żadnych zasad, żadnych szczegółów dotyczących. My dysponujemy na przykład, powiem, no dysponujemy 5 czy 6 wzorami tych umów, które każde są inne z wojskiem. Czy to taki apel do wojska, żeby to było, no, no jeden jakiś szablon, bo jadąc do Szczecina, czy jadąc do Krosna, czy jadąc na Mazury, jadąc do Wogu na rozmowę, no powinniśmy się spodziewać podobnej rzeczy, prawda? Siły, środki, takie ceny i tak dalej. A niektóre sytuacje są no naprawdę czasem ciężkie do zrozumienia. I druga rzecz, która też, szanowni państwo, może spowolnić. No nie, w sensie żądań, przepraszam za określenie wojska w tym zakresie, to jest stworzenie tego rekonesansu, w którym my mamy uczestniczyć jako firma. No, zamawiający nie wyobrażają sobie, wygrywając w dniu dzisiejszy przetarg na roboty drogowe, chce z nami podpisać umowę, a my musimy wystąpić najpierw do dowódcy generalnego sił zbrojnych o wyrażenie zgody na odpłatność. Następną czynnością jest, i też jest to wszystko zależnie gdzie i w różnym czasie, jest rekonesans dowódcy patrolu, który przyjeżdża. No, dla mnie to jest taki zapis troszeczkę dziwny. I on ma w trakcie rekonesansu dokonać analizy szacunkowych kosztów realizacji przedsięwzięcia. Ani ja, ani on nie wie, co w tej ziemi jest, prawda? I teraz to sytuacja taka, jak jest mało, to jest dobrze, no bo przyjedzie rzadko, ale jak jest dużo, to tak będzie długo jeździł, że wartość kontraktu zostanie przekroczona tylko z tytułu oczyszczania terenu. I kolejna to, co mówiłem państwu w umowach. My naprawdę monitorujemy, my mamy taki zespół, który zbiera od wszystkich naszych kolegów i nie tylko kolegów z wojska, kolegów z patroli również, bo to nie jest żaden grzech, zbieramy te rzeczy. Na przykład są umowy, gdzie dowódca patrolu określa jednorazowo jeden przedmiot, podejmie i weźmie pieniądze. W kolejnej umowie mamy na przykład umowę, gdzie jest zawarte, że 100 pocisków może przewieźć jednorazowo. Mamy te dokumenty, mamy tu wszystko, możemy w każdej chwili pokazać. I jest naprawdę problem, że nie ma jednej interpretacji, że na przykład, tak jak już wspomniałem, jadę na drugi koniec Polski, ja wiem, że mam taką umowę, mamy tu 5 czy 6 i ja nie muszę już dyskutować z Wojskowym Oddziałem Gospodarczym na ten temat. Podpisuję, jedziemy, robimy rekonesans, sprawa jest otwarta. My nie negujemy tego, że wojsko chce odpłatności, my nie zastanawiamy się na tym w tej chwili, tylko my chcemy no jakoś to usystematyzować i ucywilizować, że nie może być różnych interpretacji tego wszystkiego, no bo my też nie wiemy, ile tych rzeczy może być. I tak jak już wcześniej wspomniałem, szanowni państwo, no my też przewidujemy, bo prowadząc przedsiębiorstwa, no my też musimy założyć sobie jakiś minimalny zysk. Ale nie może być sytuacji później, że no wszystko pochłonie interwencja patrolu.
I dlatego nawet my mamy przygotowaną w tej chwili w planie, mamy rozmowy zaakceptowane z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i z Konwentem Drogowym, którzy też się do nas już zgłaszają i pytają, no jak to ma być? Tak jak powiedział kolega, no może być, mogą firmy robić to wejście, będą to całkowicie legalnie robić, ale jest sytuacja, że jeżeli dowódca patrolu podejmie informację, bo od razu przepyta kierownika, czy pojawiła się firma, natomiast jest wniosek, dokładnie wniosek o teści, już, wniosek do prokuratury o dokonanie oceny pod względem prawnym zaistniałych zdarzeń poprzez prymat ewentualnego podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko mieniu, w tym mieniu wojskowemu. Zarzut jest poważny. Ja chciałbym tylko, odnosząc się do ustawy o materiałach wybuchowych, w których jest jeden zapis, że jeżeli w stosunku do przedsiębiorcy jest jakieś postępowanie bądź dochodzenie w takiej sprawie, to wojewoda automatycznie cofa zezwolenie na używanie materiałów wybuchowych. I w imię czego my... Wszystkie te, które do tej pory były i tak są umarzane, ale proszę Państwa, ustawa weszła, ustawa z 13 czerwca weszła po 13 czerwca. A mimo to do 13 czerwca w tym roku już były 4 takie doniesienia bez żadnych podstaw prawnych, bo nie było podstawy prawnej odnośnie zapisów o odpłatności. I to tak w pewien sposób rzuca jakiś cień na tych przedsiębiorców, bo jeżeli przyjeżdża, powiedzmy, dowódca patrolu i od razu mówi, że jak była firma do zamawiającego, to będzie prokurator, to on woli na drugi dzień zadzwonić, wy mi tu się już nie pokazujcie, ja będę to robił we własnym zakresie, czy geodetą, czy archeologiem. A oni nie są do tego powołani. Do tego jest instytucja wojsko i my uprawnieni z wiedzą, z doświadczeniem. Każdy z nas tu obecnych ma kilkadziesiąt lat doświadczenia w tym zakresie i w zakresie oczyszczania saperskiego terenu. I my naprawdę wiemy też, jak to robić i chcielibyśmy dlatego te nasze spotkania, żeby dojść do wspólnych wniosków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mógłbym prosić przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej o ustosunkowanie się do tych kwestii, szczególnie do sprawy tych umów? Przepraszam, że tak powiem, ale... No takie tu mamy warunki trochę. Warunki są skromne. Szanowni Państwo, problemy, które zostały tutaj poruszone, w większości dotyczą się sił zbrojnych, mniejszej prawie niezakończonego rozporządzenia, tutaj podstawionego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Następnie chciałem się odnieść do paru zarzutów, znaczy zarzutów, może nie zarzutów, uwag, bo może w ten sposób, nie chodzi o zarzuty, wypominanie sobie, tylko że no nie zawsze pewne rzeczy są przekazywane, że tak powiem, dosłownie tak, jak to powinno być. Bo, Szanowni Państwo, na samym początku została zacytowana ustawa z sierpnia, znaczy z czerwca de facto 2019 roku, to jest ten artykuł 132, który jest zapisany. Ja zacytuję w słowie, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Przepraszam, artykuł 130, punkt 4. Przedsiębiorca wykonujący oczyszczanie terenu z materiałów wybuchowych niebezpiecznych jest obowiązany do zwrotu kosztów oczyszczania tego terenu z materiałów wybuchowych niebezpiecznych pochodzenia wojskowego poniesionych przez jednostkę sił zbrojnych RP z tytułu specjalistycznych usług wojskowych w rozumieniu. Artykuł 11a ustawa z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych. To nie jest tak, jak Państwo tu na samym początku powiedzieliście, że Wy ponosicie koszty za wojsko. Tu jest konkretnie napisane, tak było powiedziane na samym początku, tu jest konkretnie napisane w tym artykule, że jeżeli, przynajmniej ja tak rozumuję i prawnicy, którzy z nami współpracują, że jeżeli firma cywilna nie jest w stanie dokończyć realizacji zadania w zakresie oczyszczania tego terenu, czyli nie ma takiej możliwości, to wówczas jedyną instytucją na dzień dzisiejszy, która to takie zadanie realizuje, jest wojsko. W związku z tym ponosi koszty tych, których nie może zrealizować, czyli na przykład transportu, czy ewentualnie niszczenia, czyli podjęcia z magazynu polowego i niszczenia. I te koszty jako podwykonawca, gdzie
często panowie z firm, które oczyszczają firm cywilnych, wpisują z inwestorem taki zapis, że oczyszczają teren, ale podejmować będą siły zbrojne. Tylko pytanie jest, powinno być do inwestora, na jakiej podstawie jest tam trzeci podmiot, który nie jest w umowie w ogóle? Jeżeli ktoś wpisuje do umowy trzeci podmiot, to ten podmiot powinien być w umowie. Stroną umowy powinien być. A nie wskazanie, że wojsko będzie to realizowało. Ja zacytowałem tutaj m.in. ten artykuł 11a ustawy o przebudowie, modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych. Tam jest wyraźnie napisane, że wszelkie usługi specjalistyczne przez siły zbrojne są realizowane odpłatnie. Ureguluje to rozporządzenie ministra obrony narodowej, który w 2015 roku takowe rozporządzenie wydał. I tam jest konkretnie napisane, jakie koszty są ponoszone, jakie koszty są zwracane przez, kto może wnioskować i jakie koszty są wtedy ewentualnie przekazywane czy naliczane przez siły zbrojne. To jest temat dotyczący tego artykułu 130. Kolejna sprawa. Też w związku z tym, że wszyscy jesteśmy zainteresowani bezpośrednio tym ważnym problemem, też przebrzmiało na początku, że poligony oczyszczane są przez firmy cywilne. Szanowni Państwo, poligony wojskowe oczyszczane są przez wojsko i tutaj się nic nie zmieniło. I nawet nie próbujcie wskazywać, który poligon był oczyszczany. Chyba, że to były lasy państwowe, środki z Unii Europejskiej, to tak. Dlatego, że lasy państwowe do 2015 roku realizowały projekt finansowany przez Unię Europejską i nie można było sił zbrojnych do tego celu użyć odpłatnie. I z tego, co ja pamiętam, bo to się zaczęło w 2012-2013 roku, minister obrony narodowej, nie było jeszcze tego zapisu w ustawie o modernizacji odpłatności, podjął taką decyzję w porozumieniu z lasami państwowymi, że w przypadku, gdy nie będziecie mogli możliwości, to wtedy nieodpłatnie. I to był wyjątek do tego projektu. Kolejna sprawa. Realizujemy, to nie jest tak tylko, że firmy cywilne realizują oczyszczanie terenów z powodów niebezpiecznych, ponieważ wojsko także realizuje oczyszczanie takich terenów, które znajdują się poza jurysdykcją sił zbrojnych. To jest normalna procedura, jako usługa specjalistyczna. Jeżeli wójt gminy, burmistrz, prezydent miasta, przykład w Nisku, burmistrz wystąpił, starosta czy burmistrz wystąpił do sił zbrojnych, dowództwa generalnego, o sprawdzenie terenu pod jakąś tam poczekalnię dla rowerów czy samochodów parki. Wojsko to zrealizowało. Nie realizowała tego firma cywilna, tylko zrealizowało to wojsko, które naliczyło koszty i ta faktura przez administrację samorządową została zapłacona. To jest jeden z przykładów, bo takich przykładów, tylko nie chodzi o przerzucanie się, ale jeżeli jest jakiś jeden przykład, to tych rzeczy było dużo więcej. Kolejna sprawa, która została, to jest następny przykład. Światowe Dni Młodzieży Westerplatte. Panowie powiedzieli, że to przede wszystkim firmy cywilne. Przypominam, że wojsko na Światowych Dniach Młodzieży sprawdziło teren ponad 200 hektarów. Firma cywilna, z tego co ja pamiętam, to sprawdzała tam teren, który był 70, wymagany. 70 hektarów. Czyli też wojsko... Cały teren ludzie, jeszcze pamiętam. Byliśmy razem. Tak. Ale tam... Był dodatkowy teren, to było ponad 200 hektarów. Jeżeli dobrze pamiętam, 240 hektarów. Coś takiego. Także wojsko też tam brało udział, dlatego że firmy cywilne były tam sprowadzone przede wszystkim do tego terenu, gdzie wojsko nie miało takich możliwości. Czyli chodziło tam m.in. o skanery, tam gdzie Biuro Ochrony Rządu narzuciło, że ma być do głębokości, które, gdzie nasz sprzęt po prostu nie sięgnie. I tam firmy cywilne to sprawdzały. To było realizowane, od razu zaznaczam, to było realizowane przez wojsko nieodpłatnie, bo może być zarzut oczywiście, że dlaczego firmy cywilne płaciły, że dlaczego wojsko nie płaci. Dlatego, że to było zrealizowane na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Wojewoda zwrócił się z wnioskiem do ministra obrony narodowej w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa uczestnikom Światowych Dni Młodzieży i minister obrony narodowej postanowił, że będzie to realizowane zgodnie z tą ustawą. Sprawa terenu, miejsc do niszczenia. Przede wszystkim my tu jesteśmy z przedstawicielami dowódcy generalnego, którego nie jest jurysdykcji,
którego jurysdykcji są patrole saperskie od pierwszego, nazwa się zmieniła od pierwszego, z 1 stycznia tego roku, są patrole saperskie, nie patrole rozminowania. Co do miejsc do wyznaczania, właściwym jest, zresztą tak jak było w starym też rozporządzeniu i w ustawie, i teraz w nowym rozporządzeniu jest, znaczy w nowej ustawie, jest zapisane wojewoda oraz inspektor, szef inspektoratu wsparcia sił zbrojnych. Szef inspektoratu wsparcia sił zbrojnych podlega pod szefa sztabu generalnego w tej chwili. Powiem tak, fakt, nas to też dotyczy. Jest problem z miejscami do niszczenia przedmiotów wybuchowych niebezpiecznych. Rozmawiamy z MSWiA dosyć często na ten temat. Niestety wojewodowie nie mają jurysdykcji nad terenem. Wojewoda nie może wskazać samorządowi, proszę ten teren przeznaczyć do niszczenia. I tu jest, z tego co ja wiem, tu jest ten duży problem. Bo to samorząd może dobrowolnie przekazać taki teren. Z tym, że no, ostatnio już kolejne miejsce zostało przez wojewodę na przykład Świętokrzyskiego, gdzieś przy wspólnych siłach, że tak powiem, zostało zapewnione. Także te miejsca są. Te miejsca są, aczkolwiek idealnie by było, gdyby te miejsca były przynajmniej dwa w każdym województwie. Zależy jeszcze, ale tak dobrze było. Pamiętam jeszcze, jak z województwa śląskiego jeździliśmy na Nową Dębę niszczyć ponad 200 km z niewypchami autostradą drogą szybkiego, na to wtedy nie zwracał uwagi, bo musiał być zniszczony. I to też jest taki przykryk do administracji państwowej, że no, jest wszystko dobrze, dopóki jest dobrze, a nic się nie stanie. A jak coś się stanie, to nie jesteśmy my winni, tylko dlaczego nie wnioskowaliście i tak dalej. Takie wnioski są, wojewodowie o tym wiedzą i no niestety w tym zakresie jest bardzo mało robione. Ale jeżeli taki teren jest, ja sądzę, że tam nie ma większego problemu. Ja mówię sądzę, bo że tak powiem, nie partycypowałem w tym. Dlatego, że teren, na którym nie są siły zbrojne, czyli panowie tutaj mówicie o na przykład poligonach, które są w jurysdykcji wojska, a może inaczej, w jurysdykcji lasów państwowych, ale w zarządzie lasów państwowych, ale wydzierżawione czy tam użytkowane przez siły zbrojne. Z tego co ja pamiętam, to jest wniosek do dyrektora Departamentu Infrastruktury poprzez szefa inspektoratu wsparcia, w sumie to szef inspektoratu wsparcia, ale poprzez, o wydzielenie tego terenu, znaczy wydzielenie tego, wyrażenie zgody na korzystanie z miejsca do niszczenia przedmiotów wybuchowych niebezpiecznych. Podejrzewam. Spotkałem się z taką sytuacją, że jeżeli ktoś taki jest zainteresowany, dostał taką zgodę, czy jednorazowo, bo chodzi oczywiście o koszty, dlatego że ten teren trzeba, to miejsce, które jest przygotowane na poligon, zazwyczaj te miejsca są na poligonach, ono jest przygotowane do niszczenia, z którego korzysta i policja, i straż graniczna, i wojsko, bo każde niszczenie musi być doprowadzone do pierwotnego stanu, czyli rekultywacja, czyli sprawdzenie tego regionu, żeby po prostu nie zostały śmieci. I ja sądzę, że to jest chyba najlepszy, że to nie jest problem terenu. Znaczy terenu w zakresie odległości od miejsca podejmowania do niszczenia, to jest faktycznie problem. Czasami to jest 200-300 km, zdarza się jeszcze. Ale samo wykorzystanie tego terenu poligonów, to jest, sądzę, że dobra wola tutaj ze strony Inspektoratu Wsparcia i Dyrektora Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej. Tutaj Państwo poruszaliście temat umów. Nie wiem tego nie cytować, ale jak rozmawiamy poważnie, to proszę to nie brać tego, że tak powiem, zobaczmy pan tutaj jest, tego co pamiętam. Tak do siebie, ale dlaczego nam zależy na tym, żeby zostało to unormowane i dlaczego między innymi są wnioski do prokuratury i ja się nie mam zamiaru, że tak powiem, nie przyznawać się z tego, to był mój pomysł między innymi, żeby takie wnioski pisać do prokuratury, na pewno panowie wiecie, dlatego że wiem telefony też od was. Chciałem państwu przeczytać jedno pismo. Dosłownie 2 minuty. Może danymi nie będę operował, dlatego że to ochrona danych osobowych. Zgodnie z pismem dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych oraz wytycznymi dowódcy w czasie realizacji zgłoszenia numer protokół podjęcia patrol zminowania podjął z terenu budowy przy ulicy Ratuszowej Gębicy niżej wymienione przedmioty budowy niebezpieczne. Mina przeciwpancerna prawdopodobnie TM-53 2 sztuki. Mina przeciwpiechotna 27 sztuk. Minę specjalną 5 sztuk. Minę specjalną 1 sztuka. Skorpę miny 1 sztuka. W toku realizacji zgłoszenia okazało się, że podjęte przedmioty wydobywała prywatna firma oczyszczająca teren budowy, prawdopodobnie firma
Z Dębicy powyższe informacje otrzymałem inspektora nadzoru inwestorskiego pana. Przedmioty wybuchowe niebezpieczne zostały pozostawione przy ogrodzeniu realizowanej inwestycji w niewielkim zagłębieniu terenu przykryte folią budowlaną. Z racji inspektora nadzoru inwestorskiego wynika, że firma prywatna realizowała sprawdzenie terenu od 30 listopada do 5 grudnia 2019 roku. Z niezrozumiałych powodów przedmioty wybuchowe znalezione w czasie sprawdzenia terenu zgłosiła dopiero w dniu 6 grudnia w godzinach popołudniowych. Zgłosił to kierownik. Szanowni Państwo, tak siedzą tutaj, jesteśmy ludźmi dorosłymi, mamy wykształcenie. Czy to nie nadaje się do zgłoszenia do prokuratury? Przecież to jest zagrożenie życia, zagrożenie zdrowia obywateli. O taki myk ta firma, która zrobiła to. Dlatego te zgłoszenia idą. Panowie, jaka jest odpowiedź prokuratury? Zazwyczaj jest ze względu na niską szkodliwość społeczną, czy tam, bo my powołujemy się między innymi na środki finansowe. Tylko jest jedna rzecz. To są niskie koszty, wychodzą, bo to jest w granicach powiedzmy około 20-30 tysięcy, zależy jakie to zgłoszenie jest. Tylko że w skali kraju siły zbrojne w tym momencie to jest kwestia kilku milionów. Bo dla tego prokuratora to jest 20 tysięcy. Ale tak jak panowie powiedzieliście, tych firm jest bardzo dużo. Jak powiedziałem, na 30 wniosków, na około 30 wniosków zgłoszonych w ubiegłym roku do właśnie podejmowania i niszczenia przez wojsko, przez firmy tutaj, które panowie prezentujecie. Zadam zagadkę, ile firm podpisało umowę? Ile tak umów zostało podpisanych? Na 30 wniosków. 5. Z tego nie wiadomo, czy wszystkie będą zapłacone. Była rozmowa tutaj na temat tych rekonesansów. Sama usługa specjalistyczna jest płatna, rekonesans jest niepłatny. I szanowni państwo, jeżeli jest 30 wniosków, to musi się odbyć, a te wnioski jeszcze mają w sobie kilka zadań, bo na przykład jest budowa, firma jedna buduje autostradę, jakiś tam teren w okolicy autostrady jeszcze i ona pisze to wszystko w jednym wniosku. Czyli ten wniosek składa się, że tak powiem, wniosek składa się jeszcze z 4-5 zadań. Patrol saperski musi jechać na rekonesans. Przede wszystkim pytania są takie, proszę przedstawić koszty. To są pytania od firm, które dostajemy w tym momencie, że proszę przed podpisaniem umowy przedstawić koszty, ewentualnie sposób realizacji zadania. Co do kosztu zaraz się odniosę. Ale my musimy jechać tam, ponieważ były takie przypadki, że na przykład firma, która zażyczyła sobie, to było chyba w 2018 roku albo w 2017 roku, umowę podpisać z wojskiem, zorganizowała magazyn polowy, który możecie organizować, który ochraniacie, w środku lasu bez możliwości dojazdu. Bez możliwości dojazdu dla patrolu saperskiego. Czyli ten patrol, gdyby nie pojechał na ten rekonesans, to ci żołnierze musieliby te pociski, to było kilka tysięcy tych pocisków, nosić około kilometra do drogi. Czyli jeżeli ten rekonesans, gdybyśmy mieli wzajemne zaufanie do siebie, że faktycznie organizujecie magazyn tych środków polowych zgodnie z ustawą, że jest dojazd do tego magazynu, że jest właściwie zabezpieczony. To nie byłoby sensu tego rekonesansu organizować. Ale jeżeli my się spotkamy z takim jednym przypadkiem, na przykład na kilkanaście, to się spotkamy z drugim przypadkiem. I wtedy ten dowódca patrolu rozminowania ma problem. On dostał zadanie do podjęcia tego i zniszczenia i on musi teraz rozwiązać problem, bo prezes firmy, czy kierownik budowy, czy jakby to się nazywał, powie, przepraszam, myśmy umowę podpisali, macie tu magazyn, podejmujcie, to jest wasza sprawa już w tym momencie. Co do kosztów, z kosztami jest tak, że umowy mogą się różnić, ale one się zazwyczaj różnią w takich sprawach nie wpływających na koszty, dlatego że w Siłach Zbrojnych od 2010 roku funkcjonują wojskowe oddziały gospodarcze, czyli całe siły zbrojne zostały, tak jak przedtem był finansowiec jednej jednostki wojskowej, to w tej chwili kilka jednostek jest pod oddziałem gospodarczym, to jest jako oddział gospodarczy, który podpisuje umowy w nim w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej. Polska jest podzielona na ileś tych wołów? Kilkanaście. I mogą się różnić pewne zapisy, bo to nie jest normalne, ale koszty są takie same. Dlatego, że inspektor wsparcia sił zbrojnych wydaje co roku rozkaz swój i wytyczne, które opisują koszt każdego kilometra i motogodziny. Stawka za żołnierza
stawka godzinowa żołnierza zawodowego też się nie zmienia, też się żadnie naliczała. Tu można dyskutować i ja się z tym spotkałem, też jeżeli dobrze pamiętam, w tej sprawie ingerowałem, na przykład podejście dowódców patrolu zmiłowania, że przyjechał jeden pociąg z wieży. Nie przeczę, może być, bo z różnymi ludźmi mamy do czynienia i nie mamy tego bezpośredniego nadzoru. My możemy wziąć tyle na pojazd, co pozwalają nam przepisy, czyli do przyczepy, jeżeli to przyjedzie, i to między innymi jest potrzebne, między innymi w tych rekonesansach, żeby ustalić dojazd tego magazynu, żeby była możliwość podjechania Jelcza z przyczepą i wtedy jest możliwość wzięcia więcej tego materiału. Także tam są normy naliczone na te pojazdy. I z tym to nie powinno być problemu żadnego. Jeżeli mówimy o tym, wracając o tej odpłatności, szanowni panowie, szanowni państwo, nie możemy na dzień dzisiejszy innej decyzji podejmować niż naliczać koszty. Dlatego, że do tego nas obliguje ustawa. Dowódca generalny nie może zrobić, że o, nie nalicza dla patrolu zmienowania kosztów. Oczywiście padnie pytanie, to jak w takim razie jest i to, co jest często wykorzystywane, i to jest ta luka prawna między innymi, samo zgłoszenie, bo jak cywil zgłasza, to nie ma problemu, a jak firma zgłasza, to jest problem, ale to jest usługa RR. To jest, jak cywil zgłasza, to można powiedzieć, że i to zostało przyjęte jako prawo zwyczajowe, bo prawo zwyczajowe z tego, co pamiętam, też u nas obowiązuje, że zgłoszenie jest do policji. Policja oczywiście to jest też prawo zwyczajowe, że ochrania i czeka, aż patrol rozminowania saperski przyjeżdża, aczkolwiek staramy się jak najszybciej przyjeżdżać. To jest zarządzenie komendanta głównego policji. Komendanta głównego policji, ale też na jakiejś tam podstawie, nie? Prawa zwyczajowego w tym momencie. Firma musi płacić. No ale szanowni państwo, dochodzi do takiej sytuacji, to co zostało zresztą powiedziane i dałem ten przykład na samym początku, że firmy potrafią w ten sposób obniżać koszty. Nie wiem, czy to, ja nie wchodzę, bo nie chcę wchodzić w to, dlatego że to jest państwa działalność. Chodzi o zagrożenie dla bezpieczeństwa, dlatego że okazuje się, że przedmioty są znajdowane na przykład na budowie autostrady i żeby autostrada budowa nie była wstrzymana, to ktoś podejmuje decyzję, że nie powiadamia patrolu saperskiego na przykład w środę o godzinie 15, tylko powiadamia na przykład w piątek o godzinie 18. Czyli przedmiot sobie dalej tam leży, jest w jakiś sposób oznakowany, ale żeby nie wstrzymywać budowy, no to po prostu powiadamiamy go o godzinie 16, jednostkę, znaczy policję, policja przyjeżdża, ochrania to do soboty na przykład, bo jak to jest zgłoszenie o godzinie 18, 19 czy 16, czyli już zaczyna się ciemno robić, my nie możemy w takich warunkach, czyli policja, zablokowany patrol policji jest przez 12 godzin czy 24 godziny i my to możemy dopiero podejmować albo w sobotę, albo w niedzielę. I wiecie panowie, że takie sytuacje są. Bo nie mamy co ukrywać, spotykamy się z takimi sytuacjami. I to nie jest wzięte, że tam powiem, spod czegoś, dlatego te wnioski na przykład do prokuratury są. Przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa obywateli. Bo jeżeli coś zostało znalezione, to natychmiast powinien stosowny organ na ten temat powiadomiony powinien być. Jeżeli firma prowadzi oczyszczanie terenów odbudowowych niebezpiecznych i po to między innymi jest to rekonesans, żeby ustalić z kierownikiem prac, że na przykład jest stworzony magazyn polowy, że ten magazyn polowy jest ten magazyn polowy stworzony, gdzie są przechowywane te przedmioty, które są od was podejmowane. Umawiacie się z patrolem, z dowódcą patrolu, czyli jest wymiana telefonów. Umawiacie się na sygnał, że wtedy czy raz w tygodniu, w zależności od podejmowanych tych przedmiotów, można jeździć codziennie, można raz w tygodniu, ale jeżeli komuś zależy na kosztach, to może zrobić, to jest taka moja sugestia, bo jeżeli i tak ochrania ten magazyn, ten polowy, to zebrać ten urobek, jeżeli jest nieduży oczywiście, przez cały tydzień i ten patrol zmienowania może raz w tygodniu przyjechać. On nie musi przyjeżdżać codziennie przecież. Jeżeli on może raz w tygodniu, gdzie normy będą oczywiście odpowiednie do jego transportu, tego materiału, może raz w tygodniu. I w tym momencie też koszty obniżamy. Wracając do początku. Szanowni państwo, przynajmniej ja sądzę, i to jest stanowisko dowództwa generalnego, że na dzień dzisiejszy, z tymi przepisami, które na dzień dzisiejszy są, nie jesteśmy w stanie nie realizować tych usług nieodpłatnie. Jest to usługa specjalistyczna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panu pułkownikowi pytanie zadać. Dziękuję bardzo za to całe odniesienie się do tych spraw i pewnie ad vocem. Tak, zdecydowanie ad vocem do
tego pisma, które pan pułkownik był uprzejmy i powtórzyć odnośnie ulicy Naturzowej. Otóż, panie pułkowniku, nie było tak, jak pan przedstawił. Powiem państwu, ponieważ zostałem wywołany do tablicy i chcę prostowoczyć i uczciwie powiedzieć. Na ulicy Ratuszowej deweloper buduje mieszkania plus, czyli ta wiadomo rządowa inwestycja. Teren przekazany po jednostce wojskowej z zaświadczeniem, że teren jest czysty. Znaleziony został jedna karmu gminy ćwiczebnej, rozbity, mam nawet zdjęcia, gdyby ktoś chciał odpowiedzieć. Przyjechał dowódca patrolu, stwierdził, że to jest mina ćwiczebna, po czym ją zabrał. Oczywiście była ewakuacja, znaczy ewakuacja, no w tym sensie, że brama była zamknięta, obiekt ochraniany, monitorowany. 2-3 tygodnie wcześniej na sąsiednim obiekcie, też drugi deweloper budował, zostały zlokalizowane 154 miny przeciwpancerne. Nic się nie działo, żadnej ewakuacji, nic. Patrol 2 dni przyjeżdżał, odbierał. Zabrał i było to przy boisku sportowym, przy szkole. Po znalezieniu tej miny, która była znaleziona, no miny, posługujemy się takie, bo określenia są, co to jest za przedmiot, który może spowodować określone skutki. Dowódca patrolu zabrał, sprawdził teren, dał dokument, że teren został wokół znalezionej miny sprawdzony. W dobrej wierze i inspektor nakazał budowę dalej, zaczęły wychodzić szkolne, ćwiczebne, rozbite kadłuby z sąsiedniego bloku, który był blokiem wyszkolenia w jednostce. Ja osobiście pamiętam, bo sam szkoliłem na tych minach kompanię żołnierzy saperów. Część była już porozbijana młotkiem, wyrzucony i nieinwazyjny materiał, czyli beton, smoła, wymieszane wszystko z ubraniami, ze skłonkami ćwiczebnymi, no wszystko. Zaczęli wykopywać. W związku z tym podjął decyzję na podstawie informacji dowódcy patrolu, kto tu gdzie jest na miejscu, żeby przyjechał ktoś i patrzył, co to jest. Nie było umowy, nie było nic. W dobrej wierze pojechał jeden saper, który pilnował przy kopalni. Co mamy z tym zrobić? Wykopcie dołek, jest obiekt monitorowany, ja się tym zajmę, bo to nie jest wasza sprawa, nie macie umowy. W dobrej wierze zrobione. W piątek robota zakończona po południu. Kierownik budowy zgłasza na policję problem, że są te rzeczy. Nie materiały wybuchowe, nie materiały niebezpieczne, zresztą to wiemy, może się wypowiedzieć. Mam dokumentację, mam mało tego w tej chwili, mam podobne te przedmioty. I co robimy? Ogradzamy teren, kamery są ustawione, jest ochrona, on zgłosi. I od tego się zaczął, panowie, problem, że patron powiedział, że przyjedzie we wtorek. I policja zarządziła na sobotę ewakuację, akurat to był jakaś tam impreza była w przedszkolu sąsiednim. Zrobiła się ogromna z tego tytułu awantura, bo po prostu nie przydał. I żeby tak już dokończyć tylko, bo smaczku temu dodaje sytuacja taka, że w obecności komendanta wojewódzkiego policji, oficera dyżurnego, komendanta powiatowego policji, oficera dyżurnego, pomocnika i moim, dowódca patrolu zaprzeczył, że w ogóle mnie znali taką firmę. W Dębicy, gdzie razem służyliśmy w jednostce, więc panowie, to nie jest tak do końca, że jedną relację możemy sprawdzić już. I w tej chwili jest postępowanie, prokurator przesłuchuje. Biegły może wyrazić opinię. Poprzednio były ćwiczebne, nagle się pojawiły, że są takie same rzeczy. Ja już więcej nie wnikam, tylko panie pułkowniku, żebyśmy jedną miarą to wszystko oceniali. Czy jedną miarą to ocenimy, jak będzie postępowanie zakończone. Ja dam tylko przykład, z którym się spotkamy. To jest przykład pisemny. W tej chwili dostałem taką informację z jednostki wojskowej, że to się zdarzyło. Ale to co powiedziałem po tym, że są sytuacje, to kwestia jest teraz zebrania, bo żebyśmy się czasami nie przerzucali winami, bo tu jeszcze raz nie o to chodzi, ale są sytuacje tam, gdzie są postępowania, że faktycznie są przedmioty zbierane przez firmę tak zwaną oczyszczającą, zostawiane gdzieś tam i później jest pracownik budowy, zgłasza na policję, że o, tutaj w dołku leży na przykład 10 granatów. I widać, i policja przyjeżdża, my przyjeżdżamy, widać, że to zostało skądś zniesione. Ale pracownik firmy, jeżeli nas powiadomił o tym, no to my musimy, i tak musimy to podjąć, i tak to musimy podjąć. Czyli to jest takie wykorzystanie, nie wiem, czy luk prawdy, na pewno luki prawdy, no bo w tym momencie ja też się dziwię policji, no też się dziwię policji, że w tym momencie
nie powinien, czy, że policja nie daje zgłoszenia do prokuratury, tylko my dajemy. A policja ochrania to przez 20 godzin, bo sprawa jeszcze dostępności patroli zminowanych, patroli saperskich, kończąc już tą, ten temat wojskowy, z mojej strony przynajmniej. My mamy 39 patroli saperskich w całej siłach zbrojnych. One obejmują po kilkanaście powiatów. To, że na przykład dane zgłoszenie nie jest realizowane w ciągu tam powiedzmy 24 czy 48 godzin, staramy się realizować wszystkie do 72 godzin, bo tak mamy w normach, ale staramy się przede wszystkim, znaczy nie, realizujemy wszystkie do 72 oprócz morskich, bo tam są troszeczkę inne zasady, ale zazwyczaj jest to realizowane natychmiast. Czyli jest zgłoszenie, jeżeli to jest w ciągu dnia, to jest zgłoszenie realizowane w ciągu 5-6 godzin, zależy w zależności gdzie ten patrol w tym momencie jest, dlatego że ten patrol może na przykład niszczyć na poligonie przedmiotowym. I on ma zgłoszenie w tym momencie, gdzie musi zrobić 150 km. I to nie jest patrol, który działa w systemie zmianowym, że jest 8 żołnierzy na noc, 8 żołnierzy na dzień, 8 w sobotę, 8 w niedzielę. To jest cały skład 8 żołnierzy, 8 zaperów, którzy funkcjonują 24 godziny na dobę, można tak powiedzieć. Czyli w sobotę, w niedzielę też powinien dyżurować. Także jeżeli spotkaliście się z taką sytuacją, że coś było przesunięte, to naprawdę trudno by było mi uwierzyć, że było to zrobione ze złośliwością, że nie było patrolu rozminowania. Aczkolwiek mówię, mamy do czynienia z ludźmi, człowiek za swoje dzieci do końca nie jest odpowiedzialny, a co mówić o obcych ludziach, gdzie są w systemie dowodzenia tam ileś szczepień niż my. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Też, jeżeli już taka jakaś dyskusja, chciałbym parę rzeczy systemowych, bo daleki jestem o jakichkolwiek to szczegółach rozmawiać. Pierwsza rzecz tutaj. Użył pan sformułowania, panie pułkowniku, że no, wy jesteście wojskowi, z cywilami nie będziecie państwo zawierać umowy, to my jesteśmy w tym wypadku kto? Przecież my jesteśmy też cywilami. My też płacimy podatki, tak samo jak firma Dromex, Budimex czy inna firma. My odprowadzamy podatki na między innymi wojsko, mimo tego, że niedawno zdjęliśmy mundury. I chcielibyśmy być tak samo obsługiwani jak pozostali. W tym wypadku wydaje mi się, że nie ma takiego podziału, że są lepsi i gorsi. Natomiast faktem jest, że jeżeli byśmy chcieli w umowie napisać, że my coś zrobimy i wziąć was i wy to zrobicie, to by było nie fair z naszej strony i tych rzeczy będziemy bezwzględnie unikać, co szczególnie widać w umowach. Natomiast inna jest w tym względzie kwestia. Mówił pan przed chwilą o rekonesansie, z patrolem, przygotowanie magazynu, etc., etc., etc. Niech pan spróbuje wysłać patrol, który dostaje zgłoszenie interwencyjnego działania, czyli znaleźli bombę gdzieś tam w mieście, który pojedzie i będzie robił rekonesans, zrobi magazyn, dogra kwestie pilnowania, podpisze umowę z wojskiem, patrol z wojskiem powiedzmy, i dostanie jeszcze na piśmie, że reakcja patrolu będzie w ostatniej kolejności. Bo tak to wygląda. O kwotach, o których pan mówił, jeżeli wojsko w pewnym momencie nalicza 240 zł za godzinę używania samochodu, gdzie to jest kwota całego dnia samochodu, to jest na dokumentach, gdzie w pewnym momencie z jakąś tam firmą patrol przyjeżdża i rzuca kwotę wziętą z nieba, mogę to dostarczyć, w wyniku prośby o kalkulację tej kwoty, nie daje jej kalkulacji, tylko zmienia tą kwotę o połowę, a później jeszcze obniża, nie mówię, z rękawą. No niestety, dalej, następna kwestia. Jesteśmy tak daleko posunięci, bo ja mam swój własny magazyn materiału wybuchowego, własne środki przewozu, łącznie z beczką, ze wszystkimi rzeczami, nawet jeszcze wojsko nie miało tego, jak ja to miałem. Jestem w stanie to zrobić. Ale jeżeli ja mam napisać pismo do, jak to pan nazwał, ministerstwa, prośbą, żeby mi udostępnili miejsce na poligonie, gdzie wykonuję pracę zagrożoną, czyli wyciągnąłem 3000 pocisków i leży to sobie w środku miasta i mam dostać po miesiącu odpowiedź albo dużo dalej, to jest to chyba nie za bardzo po drodze, a jeszcze ta odpowiedź, która przyjdzie z góry, będzie musiała być zatwierdzona na dole i na dole osoba odpowiedzi.
odpowiedzialna za poligon, będzie musiała też w jakiś sposób podjąć decyzję, że mogę niszczyć, nie niszczyć, że mogę wejść, ale najpierw muszę sobie sprawdzić. Nie jest to tak, jakby się wydawało. My też działamy interwencyjnie. My nie działamy na zasadzie planowania kilka miesięcy do przodu. Państwo też jedziecie, zabieracie, wieziecie i niszczycie. My byśmy też tak chcieli, bo każda przerwa w tym ciągu jest stworzeniem zagrożenia dla otoczenia. Więc tą kwestię bardzo bym prosił zrozumieć w wojsku, bo samo podpisanie umowy z WOK-iem, tu mamy przykłady, trwało 2 miesiące. To już się praca dawno skończyła, a jeszcze umowa była, tak powiem, w trakcie omawiania. Jeżeli mogę od razu bardzo drogą, to chyba najlepiej jest w ten sposób. Na temat umów, podpisywania umów ze strony firm cywilnych, to możemy długo, dużo rozmawiać. Między innymi mam tutaj przede wszystkim w Obrzeszu, gdzie kilka umów było, że tak powiem, przygotowanych przez prawników do podpisania i wnioskodawca nie zgłosił się do podpisania w ogóle tych umów, ale to jest tylko taki przykład. Ja myślę, że po raz pierwszy spotkałem się z pojęciem, że firmy cywilne realizują interwencyjne oczyszczanie terenów tego typu wody niebezpiecznych, bo z tego co ja wiem, to od tego są siły zbrojne. Przypominam Państwu, że patrole saperskie i siły i środki sił zbrojnych, które są wykorzystane w sytuacjach kryzysowych, są umieszczone w planie zarządzania kryzysowego. I to jednostki, które są umieszczone w planie zarządzania kryzysowego, między innymi działają na tej zasadzie interwencyjności. Bo powiem szczerze, nie spotkałem się, żeby interwencyjnie firma oczyszczała, znaczy podejmowała jakieś przedmioty. Chyba że to jest na zasadzie, że chociaż też nie. Bo jeżeli ktoś coś buduje i jest zgłoszenie, koparka wykopała, to jest pierwszy telefon, to jest na policji. Nie jest to firmy prywatne. Chyba że ta firma faktycznie ma nadzór saperski. No to już inna sprawa, ale to jest inny temat. My możemy, panowie zarzucacie nam, że traktujemy was inaczej. Przepraszam bardzo, ja na samym początku powiedziałem, że my realizujemy prace specjalistyczne. Dla nas to jest dodatkowe szkolenie. Między innymi, gdyby to nie było szkolenie, to tych prac nie realizowalibyśmy. Realizujemy prace zlecone przez administrację publiczną, administrację samorządową, firmy prywatne i osoby fizyczne. Jeżeli kogoś na to stać, żeby zapłacić, to może napisać, zresztą tak jak jest zapisane to w rozporządzeniu w ustawie. Także nie ma problemu tutaj, żeby firma Dromex do nas się zwróciła, że mamy im sprawdzić teren, my przedstawiamy swoje warunki i ten teren możemy sprawdzić im. Z tym, że dla nas ta działalność, która jest realizowana na rzecz firm, to jest, można powiedzieć, działalność uboczna, ale w tym zakresie, że jeżeli mamy podpisaną umowę z firmą oczyszczającą teren do podejmowania przedmiotów wybuchowych niebezpiecznych, to zawsze priorytetem jest zgłoszenie z policji o znalezieniu przedmiotu wybuchowego niebezpiecznego gdzieś w centrum miasta. Dlatego proszę rozróżnić to. Siły i środki, które są w planie zarządzania kryzysowego, nie działają tak, jak pan powiedział, że umowę z miastem trzeba podpisać, zatwierdzić i tak dalej. Nie, patrol jedzie i działa. To jest inna rzecz. To jest umowa specjalistyczna na wykonanie usługi. Czyli te warunki, które powinny być spełnione, to nie może być na tej zasadzie i my na pewno sobie na to nie pozwolimy, że firma oczyszczająca teren dzwoni i w każdej... Proszę przyjechać za 10 minut, bo mamy pociski do podjęcia. Nie tędy problem. Jeszcze raz mówię. Sprawa odpłatności jest określona w ustawie. Jeżeli panowie, państwo zmienicie tą ustawę, to my będziemy realizować. To nie jest wymysł Kalika, czy kogoś innego, czy generała Miki, tylko to jest zapisane w ustawie. Jeżeli zostanie ustawa zmieniona o modernizacji, gdzie będzie dopuszczana możliwość nieodpłatnej realizacji usług, ja będę to realizował. Dla mnie to jest, że tak powiem, nieważne, kto jest moim przełożonym. Dla mnie jest ważne, to jest co zapisane w dokumentach, w ustawach, w rozporządzeniach. Ja się tego trzymam. My się tego trzymamy jako wojsko. Jeżeli będą zmiany zapisów, panowie, naprawdę nie ma żadnego problemu. Tutaj poruszana była ostatnia sprawa z tym szybkim realizacją. No, nie mówicie mi, że umowy podpisywane są, czy realizacja tych tak zwanych usług interwencyjnych, co pan powiedział, nie jest to na pewno realizowane. Przecież umowy się proceduje nie jeden, dwa dni. No jeżeli deweloper wchodzi, ale to trzeba się traktować siebie i innych też poważnie. Jeżeli deweloper wchodzi
z projektem jakiejś budowy, to on przecież kalkuluje koszty. Teren do sprawdzenia jest przeznaczony, podpisuje się umowę. I powiem szczerze, zresztą na pewno nie zarzucicie, że wasze odpowiedzi, jeżeli jest na przykład napisane, że w trybie pilnym, to praktycznie w ciągu tygodnia pan nie macie odpowiedź. Maksymalnie do 7 dni. Nie było chyba tak, że się zdarzyło, że dłużej był. Jeżeli do nas przychodzi pismo, że jedna z firm na przykład, że zabezpiecza jakąś autostradę, umowa została, rekonesans został zrobiony, umowa została przygotowana i szanowni państwo, gdzie zaangażowanych było naprawdę 3 patrole rozminowania, ludzie z 3 wojskowych oddziałów gospodarczych, były 3 umowy, niestety 3 umowy muszą być przygotowane, nie można z jednej centralnej, ze względu na przepisy finansowe. Tyle ludzi było zaangażowanych i okazuje się, że no niestety osoba, która wnioskowała do dowódcy generalnego, nawet nie napisała, że rezygnuje z umowy. To jest ten przykład. Tak, no, może ja. Już tylko odpowiem jedno zdanie na to. Panie Bukowiku, to tak troszeczkę bliżej trzeba było być biznesu. My jedziemy prosto po patrolu staperskim. Patrol staperski zajeżdża, zabiera jedną bombę, inwestor mówi, panie, to ja mogę tu dalej kopać? Nie, bo może. Patrol sprawdzi tylko wokół i mówi, weźcie sobie firmę cywilną. Jeżeli przesył takiej budowy kosztuje setki milionów złotych, to co robi właściciel firmy? Chodźcie do tu, służy ten wykonawca. Działać natychmiast. Zlecenie wypisuje prawie że od ręki. To nie jest tak, że my sobie mamy 2 tygodnie czasu na dywagacje z umowami i działaniami, bo my jak gdyby zapewniamy mu front robót. I to na obu po działaniach patrolu. Jeden komentarz. To panowie podejmujecie taką decyzję. Wiedząc, jakie są skutki. Jeżeli deweloper mówi wam, że tu natychmiast pan i pan się zgadza na to, że pan idzie i wie pan, że coś tam pan znajdzie i wie pan, że jakie są skutki prawne, to są zapisy w ustawie takie i takie, to pan podejmuje decyzję. Nie można zganiać w tym momencie winy na wojsko, że wojsko nie działa tak, jak pan by sobie życzył. No, przepraszam bardzo, ja reprezentuję tą stronę, która tutaj, że tak powiem, jest wywołana do tablicy. I wie pan, naprawdę nas jako siły zbrojnej będzie interesował, że pan z dnia na dzień podpisze umowę i my na następny dzień mamy funkcjonować. Jeżeli doprowadzicie panowie, państwo do zmiany, jeszcze raz mówię, ustawy, która mówi o odpłatności, będą inne sytuacje, inaczej będziemy funkcjonować. Ja jeszcze jedną sprawę, bo pan pułkownik tak do tego województwa podkarpackiego z sympatią się odnosi cały czas. To sam tutaj jestem. No właśnie, ja też cieszę się. Panie pułkowniku, krótki przykład. Pismo, które pewnie pan też akredytował, napisane w listopadzie o wykonaniu odpłatnej usługi w miesiącu lutym, miesiąc czerwiec przychodzi umowa z Wrocławia. Jest do sprawdzenia, pan może sprawdzić na następnym spotkaniu. Wiem o tym. Tak, możemy na tym spotkaniu pan powie, że ja nie miałem racji, czy miałem rację. Druga rzecz. 3 umowy, które napisałem wnioski, pan pułkownik też ze mną rozmawiał. Rozmawialiśmy. Rzeczywiście są takie prace, które trzeba wykonać, a patrol przyjedzie później. I czy to ochrania policja, czy to ochrania leśni, to musi być ochraniane. Ale my mamy świadomość, że nie możemy pozwolić, żeby tam grzybiarz wszedł w teren, w którym coś może być. Ja przecież ostatnie pisma napisałem, żeby proszę o interpretację. Czy ja mam umowę podpisać po miesiącu od wykonania tej pracy, czy ja wcześniej będę 2 razy straszony prokuratorem i tak dalej. Umowy są podpisywane, ale jeżeli pan pułkownik chce, ja panu pułkownikowi przyślę umowę, gdzie ten właśnie wok, o którym mówimy, bardzo sympatyczny, bo moi byli podwładni też tam pracują, napisał, że ja mam ubezpieczyć wszystkie pojazdy wojskowe od wyjazdu do powrotu do jednostki. Przepraszam, bo to już wchodzimy w inne kompetencje. No tak, ale mamy to. Oddziały gospodarcze, o których pan mówi w tej chwili, podlegają pod szefa inspektoratu wsparcia sił zbrojnych. Szef inspektoratu wsparcia sił zbrojnych podlega pod szefa sztabu generalnego. Nie podlega pod dowódcą generalnym. Także ja w tym momencie wiem, że takie sytuacje zdarzają. No, Rzeszów jest ewidentnym takim przykładem. Dokładnie, tylko nie może być zarzut naszej strony, że coś ale mówię, to w tym momencie nie my jesteśmy, że tak powiem, stroną, która ten problem może rozwiązać. Ale możemy, tak jest. Nie możemy nic w tym momencie zrobić. Dlatego my chcemy, żeby... Dlaczego ja mam wrażenie, że trochę wchodzimy jakby już w kazusy, prawda? A to może ten. Czy panowie reprezentujący policję by chcieli coś do naszego tutaj tej układanki dołożyć? Ja mogę tylko tak powiedzieć
sumie tak prywatnie obserwując całe zjawisko przez jakiś tam czas, faktycznie są problemy z tymi poligonami, że po prostu no, Polska jako kraj się rozbudowuje, tak wszyscy, że tak powiem, okrajają ten teren i nie ma miejsca faktycznie na niszczenie tych elementów. No, tak jak tutaj pan pułkownik powiedział, nas obliguje prawo, tak, ustawy, rozwiązania te wszystkie i inaczej prawa, które muszą być respektowane przez nas. Nie mamy, że tak powiem, wpływu na jakieś zmiany decyzji, dopóki te akty nie zostaną zmienione. Natomiast co do zdrowego rozsądku, to faktycznie to trzeba się po prostu nad tym zastanowić, bo raz, że to generuje ogromne koszty, stwarzamy zagrożenie, bo mamy też sygnały, widzimy co się dzieje, że po prostu po lasach są porozrzucane pociski albo są poukładane, bo nikomu się tam nie chce zgłosić, albo po prostu są gdzieś wykryte i żeby nie płacić kosztów, to są gdzieś pochowane po lasach, bo my to takie rzeczy znajdujemy, monitorujemy to i cały czas sobie tam jakoś tam pracujemy nad tym. Natomiast warto się zastanawiać nad faktycznie jakimś tam postępowaniem tych zmiany tych aktów prawnych głównych, gdzie po prostu te koszty powinny być jakoś zminimalizowane. Dla mnie osobiście, prywatnie, powinno być tak, że to bezpieczeństwo państwa, czyli powinno być kosztem państwa, tak? Czyli nie może być tak, że po prostu tu panowie też mają rację, że do generowania to są ogromne ilości kosztów. Zawsze się tak, że jest ten jeden pocisk, a za chwilę będzie kilkadziesiąt. Tak? To generuje koszty dla przedsiębiorców, to wzrastają koszty ceny budynków, wzrastają ceny wszystkiego. To po prostu generuje ogromne po prostu koszty dla gospodarki. A nam chodzi o to, żeby po prostu się rozwijała ta gospodarka, jakieś tam te podatki wpływały do budżetu, żeby to wszystko ładnie funkcjonowało. Natomiast osobiście, prywatne zdanie, to taka usługa powinna być, że tak powiem, bezpłatna. To słuchajcie, dbamy o bezpieczeństwo państwa. Każde pozostawienie jakichś tam pocisków, ja nawet nie wiem, czy takie firmy powinny mieć uprawnienia do niszczenia. Tak? Bo jeżeli coś wykryją, znajdą, zlokalizują, to po prostu jednostka specjalistyczna się powinna tym zajmować. Jeżeli to pochodzi z przestępstwa, czyli jakieś są świadectwa popełnienia przestępstwa, zajmuje się tym policja. Jeżeli to z pochodzenia wojskowego, takiego, który widzę, że leży z okresu II wojny światowej, po prostu no, powinno być usunięte, żeby nie zagrażało, że tak powiem, bezpieczeństwu obywateli. A teraz tak sarkastycznie troszeczkę powiem, obciążyć można zawsze Niemców, nie? To oni nawybijali, a my za to wszyscy płacimy. Mówię, to jest problem taki, słuchajcie, musi też nas zrozumieć, że problem ustawowy jest, tak? Są te ustawy, które tam jakieś tam koszty są generowane, dlatego stąd to jest. Dla mnie to jest troszeczkę niezrozumiałe, ale powinno być tak, że faktycznie te usługi pod względem bezpieczeństwa powinno realizować państwo, dbać o to. To jest tak w skrócie. Natomiast jeśli chodzi o akty prawne, no to faktycznie są jakieś tam różnego rodzaju opóźnienia w różnych też mam jakieś tam, że tak powiem, uwagi do pewnych rzeczy. Natomiast nie zawsze jesteśmy też zapraszani do jakichś tam zespołów roboczych, bo to nieraz wiadomo, jak to jest zrobione szybko ustawa, 2 godziny. No to tak nie może niestety być. To wszystko musi być przeanalizowane, dobrze zrobione, żeby to po prostu miało ręce i nogi. Trzeba się dogadać. Fajnie, że jest to spotkanie, może coś z tego wyniesiemy. Mam nadzieję, że to, moim zdaniem to jest długa droga, ale coś w tym kierunku widzę, że przynajmniej już jest jakiś duży, mały kroczek jest zrobiony. Ja dziękuję. Jeśli macie jakieś państwo pytania odnośnie aktów prawnych, czy coś współpracy z policją, to jesteście do dyspozycji. Nie ma problemu, też na bieżąco realizujemy te zadania związane właśnie z materiałem urządzeniem. Także tutaj są te problemy z zabezpieczeniem, ten czas i tak dalej, no, ale to niestety to jest taki zawód. Bardzo dziękuję, bardzo proszę. Pomimo, że tutaj kolega tak jakby odniósł się do tego, tak jakby osoba prywatna, swoje odczucia, to moim zdaniem to policja tutaj tak naprawdę nie jest stroną w tym sporze, tak naprawdę to co tutaj jest procedowane, tak naprawdę w ogóle policji nie dotyczy, także wydaje mi się, że no, nie jesteśmy stroną w ogóle. Stoicie i pilnujecie pewnie. Znaczy, no tak, ale to nie chodzi bezpośrednio tutaj o nasz udział, ale o te koszty. My w tych kosztach nie partycypujemy, nie jesteśmy tutaj moim zdaniem stroną w całym postępowaniu, w procedowaniu tej kwestii. Jeśli ja dobrze zrozumiałem, bardzo proszę o skorygowanie mnie, jeśli się wyrażę nieprecyzyjnie albo jeśli się mylę. To tutaj problem, bo kwestia, czy to ma być odpłatne, czy nieodpłatne, to jedna sprawa, ale druga, że jakby są dwie ścieżki, tak, że może to być odpłatne, a można tą odpłatność w jakiś sposób ominąć, tak? Inwestor, który buduje jakiś obiekt, może to ominąć, jeśli dobrze zrozumiałem. No i to tu jakby jest
ta niedobra sytuacja, że... To stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, to już to jest tu wyraźnie było zaznaczone przez pana pułkownika, że takie sytuacje są, my o tych rzeczach wiemy i to jest faktycznie, najprościej jest tak, że ktoś inny zgłasza i przyjedzie bezpłatnie, zostanie to zabrane. No tak, no więc to jest sytuacja, która jest z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących działalność w tej branży, no niekorzystna, prawda, no bo jeżeli mamy takie dwie ścieżki, to wiadomo, że to jeszcze jest inna popycha do przestępstwa, bo znane są też elementy, to co mówione było wcześniej. Wyrzucanie, zakopywanie, topienie, niezgłaszanie, przenoszenie na działkę z boku. I to jest unikanie kosztów, które są skierowane tylko i wyłącznie pod kątem jednego wykonawcy, nie całości. A nawet czasami robi to kierownik budowy. No więc właśnie, więc tutaj by trzeba byłoby nad tym się zastanowić, żeby tu jakby zamknąć te furtki a przynajmniej przymknąć na tyle, na ile się da do takich sytuacji, które są nieuczciwe i niekorzystne z punktu widzenia i społeczeństwa i uczciwej konkurencji na rynku, również tej działalności, w której udział biorą przedsiębiorcy. Czy pan zgłaszał, że pan Ja mam pytanie do prawników, bo jest na sali paru prawników. Proszę panów, czy jest w Polsce przepis, który mówi, że niszczenie niewybuchów znalezionych po wojnie jest płatne? Bo jeżeli nie ma takiego przepisu, to dlaczego się chce brać za to pieniądze? Proszę mi podać jeden najmniejszy przepis, który mówi, że obywatel czy firma prywatna, która też jest własnością obywateli, ma płacić za niszczenie ruchu. U Niemców jest określone, pociski niemieckie, pech tego, który ma działkę i znalazł, pociski alianckie, państwo pokrywa koszty. U nas, ja nie wiem, chciałbym się dowiedzieć, czy jest podstawa prawna, żeby kogoś, obywatela, obciążać kosztami niszczenia, bo państwa zapis w ustawie, ten nowy, o którym rozmawiamy, sprowadza się do tego, że tym, który zapłaci za to wszystko, nawet za pośrednictwem przedsiębiorcy rzeszającego teren, jest obywatel. Obywatel lub samorząd. To też się składa z obywateli. Więc być może ten przepis jest tak skonstruowany, że nie ma podstawy prawnej w ogóle od początku do końca. Ja rozumiem, oczyszczanie terenu, tam jest użyte sformułowanie, które pan czytał. Oczyszczanie terenu, ono obejmuje cztery czynności, więc gdybym ja zgłosił się do wojska, zgłasza się wykonawca, tak, uznanie, zgłaszacie, omijacie w ten sposób, już w tej chwili w nowych umowach są na przykład, już nie ma oczyszczania, tylko jest na przykład rekonesans albo sprawdzenie. Nie, ale ja mówię, ja gdybym się zgłosił do armii, poprosił, żebyście za mnie oczyścili na przykład 2 hektary, to ja rozumiem, to jest płatna usługa specjalistyczna wojska, ale wojsko nigdy za przedsiębiorcę nie oczyszczało terenu, nie słyszałem o takim przypadku. W całości, w tych czterech czynnościach, które są opisane w ustawie, słowo oczyszczanie terenu, to sformułowanie, to nie jest wymyślone przez nas na poczekaniu. Ono jest w 2 ustawach. Składa się z 4 czynności. Armia się podejmuje jednej czynności, ostatniej, nazywając to 4 czynnościami. To po pierwsze jest lista. No bo nie można niszczenia niewybuchów nazywać oczyszczaniem, bo nie magazynowaliście, nie identyfikowaliście. Nie nazywamy, tak? No, nie rozumiem. Nie, tak pisze w ustawie. Ale tak w ustawie pisze. No to jest... Można zrozumieć wyjaśnienie. No właśnie. No. Dobrze. Proszę państwa, w takim razie ja pan krótko i będę chciał, żeby później głos zabrał. Ja tak króciutko tylko tutaj do pana pułkownika. Ja tutaj czytałem po poligonowe i po wojskowe, że ja nie miałem zamiaru tutaj, że wojsko nie oczyszcza, bo wiem, że oczyszczano poligon w Milowicach i takie rzeczy. 20 lat też tam byłem w Brzegu i we Wrocławiu, w patrolach, to wiem, jak to jest. Ja powiem tak, że tutaj nawiążę do, nie wiem, czy tak mogę tym pseudonimem mówić. Słuchajcie, w Niemczech są SUMBY, Służba Usuwania Materiałów Bojowych. Tam związki federalne lub rząd, on jakby ograniczył, żeby po ich terenie przemieszczały się, bo tak, będziecie teraz przemieszczały. 39 patroli rozminowania SAP-skie z tym materiałem wybuchowym. 35 firm. Mamy już 74 podmioty. To nawet dla was jest już trudniej złapać. Tam słuchajcie, tam przedsiębiorca nie ma prawa zniszczyć
przedmiotów wybuchowych. I przewozić. Tam przyjeżdża ta służba sumów, co widzimy, że w Niemczech ewakuowano. My nawet mamy taką ustawę z Brandenburgii, ja mam ją to przetłumaczoną. Bo kiedyś każdy rad ma swoją jakby ustawę i tam są przy wojewodzie, są te służby usuwania materiałów wybuchowych z tego względu, żeby ograniczyć niebezpieczeństwo, które może stworzyć właśnie to przemieszczanie, to wyrzucanie, to kombinowanie. Ja jeszcze tutaj bym chciał, bo jeśli chodzi o ten punkt czwarty, panie pułkowniku, żebyśmy tak zrozumieli, bo może ja nie rozumiem tego punktu. Przedsiębiorca wykonujący oczyszczanie terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych jest zobowiązany do zwrotu kosztów oczyszczania tego terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego poniesionych przez jednostkę sił zbrojnych. To przed jakby przystąpieniem do pracy my nie wiemy, jakie będą te koszty. I ja rozumiem to tak, że wytyczne pana szefa są takie. Z dnia 13 grudnia 2018 rok i jest taki punkt szósty, punkt B. I jeżeli podczas podejmowania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych zostanie stwierdzone, że zgłoszenie zostały znalezione przez firmy komercyjne, dowódca patrolu jest zobowiązany powiadomić, ale to jest ten czas, żeby to było jasne, wtedy jak przyjedzie po te niewypały, powiadomić, że istnieje możliwość odpłatnej usługi, wykonywanej tej usługi. A punkt C jest dopiero, że bezprawnie wykorzystuje. A przepraszam bardzo, a co niektórzy dowódcy patroli troszeczkę to przyspieszają, bo przykładowo przedstawiciel firmy bleble oświadczył i został poinformowany przez dowódcę patrolu rozminowania, że w związku z nieuzasadnionym i bezpośrednim wykorzystaniem patrolu rozminowania numer ten dowódca jednostki wojskowej skieruje wniosek do prokuratury. Dla mnie ominął ten punkt B, bo najpierw powinien mnie powiadomić, że istnieje możliwość odpłatnej usługi i wtedy te rekonesanse, panie pułkowniku, są bardzo poważne. Bo ja mam numer do dowódcy patrolu rozminowania. On i mówię mu, proszę pana, znalazłem 14 pocisków artyleryjskich, 2 granaty moździerzowe 82 czy 81 mm. I wtedy on wie, jakie siły i środki zadysponować, żeby tym Mielczem z przyczepą na nas przejechał, żeby nie mógł jeździć. I jest tutaj. Firma BBB zobowiązuje się do pokrycia. Jest to złożone do jednostki wojskowej, że się zobowiązuje taka firma pokryć te koszty i jest do WOW-u zgłoszone. I wtedy i naprawdę można to przemyśleć, czy ta odwrotność, to co pan mówił, że odpłatność, o tej odwrotności, że ten punkt B waszych wytycznych, no nie są to, chyba nie są to nasze, tak? Też miałem takie wytyczne, czy jakby nie odwrócić tego, że dowódca patrolu przyjeżdża i wtedy nikt jakby nie wyrzuca tego, bo wtedy ja magazyn tymczasowy organizuję, pilnuję do przyjazdu policji, ale policja już nie musi 4 dni tego pilnować, tylko ja jestem odpowiedzialny za tymczasowy magazyn. Powiadomić muszę, bo mi nie wolno zgłaszać bezpośrednio do patrolu, nam nie wolno zgłaszać, tylko musimy albo przez policję, albo straż pożarną, albo władzę samorządową. I ja tylko taką mam propozycję tutaj do panów z ministerstwa MSWiA i tutaj do pana pułkownika, że czy ja może źle to rozumiem? Bo oni zasady muszą. Tak, panowie, tak. No i to jest, mówię, żeby to przemyśleć, a tutaj się zgadzam tutaj z kolegą, że czym mniej jest poruszane tych samochodów z tym materiałem wybuchowym, tym jest większe bezpieczeństwo. Dobrze, bardzo dziękuję i chciałbym prosić o zabranie głosu pana Mancena. Ja bym chciał się odnieść tutaj z punktu widzenia prawno-legislacyjnego do tej naszej całej dyskusji, jakby wskazać kilka kwestii, które tutaj zostały nakreślone, co do których być może moglibyśmy coś wypracować i dokonać jakichś zmian prawno-legislacyjnych. Po pierwsze, problem tutaj został zarysowany tego udostępniania terenów. Problem tego, że wojewoda
nie będący dysponentem, tak, nieruchomości na terenie województwa, nie ma możliwości de facto wskazania, tak, wprost danego obszaru, gdzie można by było dokonywać niszczenia tych materiałów. Być może tutaj byłaby też, nie wiem, pytanie do MSWiA, czy w tym zakresie nie można było podjąć jakichś zmian prawnych. Być może wskazać, że to nie wojewoda, tylko wprost organ samorządu terytorialnego byłby zobligowany, nie wiem, starosta do wskazania takiego terenu. Tutaj myślę, że jest kwestia do przemyślenia w tym zakresie, czy można było dokonać jakichś zmian. Panowie podnosili kwestię umów. Nie wiem, tutaj też pytanie do pana pułkownika, czy w ogóle jest taka możliwość, żeby stworzyć jakiś wzór umowy, czy on istnieje, bo tutaj ja akurat nie wiem, czy istnieje wzór umowy. To jest trzymana tak jak między poszczególnymi ministerstwami, dałem przykład, że różne ministerstwa mają różne formy. Tak samo jest tutaj, jest każda wojskowa oddział gospodarczy, jest samodzielną jednostką finansową, który ma prawnika, ma finansowca. Spróbujemy ewentualnie nawiązać po tym spotkaniu, wyślemy pismo do inspektoratu wsparcia, żeby po prostu te umowy zostały w jakiś sposób ujednolicone. Także że to jest temat, mam nadzieję, że do rozwiązania, aczkolwiek no jest problem z niektórymi wojskowymi oddziałami gospodarczymi, bo jakbyśmy poznali te umowy w tej chwili, to one będą się różniły. Aczkolwiek one się nie różnią co do kosztów, bo koszty są te same praktycznie, bo nie mogą mieć inne koszty. Przeliczyć jednej godziny pracy żołnierza taki, tak, kilometr jest tak, całych sił zbrojnych, także tutaj dodatkowo jakieś rzeczy nie powinny wchodzić w grę. Jeżeli wchodzą, no to jest problem w takim razie z komendantem WOW-u, który niezgodnie z wytycznymi inspektoratu wsparcia na przykład nalicza koszty. Także tutaj kwestia ujednolicenia umów. No można oczywiście podjąć się, że takie i takie punkty są, ale przy różnych inwestycjach mogą być różne też punkty. Jeśli, nie wiem, wysyłaliby państwo takie pismo, że w nawiązaniu właśnie do tego spotkania, jeśli do wiadomości rzecznika można by było przesłać, to bylibyśmy wdzięczni. I jeszcze myślę, że tutaj ten istotny problem tych furtek, w tych kwestiach unikania odpłatności. Być może tutaj należałoby rozważyć jakieś zmiany legislacyjne, żeby wykluczyć te... To jest problem, żeby albo tak. Wszyscy płacili, albo nikt, tak. Prawda? A nie to. Kwestia unikania i łatwości unikania, tak? Szczególne szkolenie tej odpłatności. No tutaj przydałoby się tutaj to jakoś uregulować, żeby zapobiec, tak? Bo to jest i nakłania wręcz do przestępstwa, tak? Ze strony tych podmiotów, na których budowie terenie zostaje wykryty dany materiał. Więc tutaj też myślę, że warto było może, nie wiem, ze strony MSWiA, czy dałoby się tutaj przygotować jakieś zmiany w tym zakresie w ramach, nie wiem, czy to będzie na poziomie ustawowym, czy rozporządzenia. To też jest kwestia istotna i myślę, że można było to rozważyć. Na koniec tutaj podniósł pan kwestię wytycznych. No wiadomo, że to jest dokument wewnętrzny. Trudno nam się angażować w kwestię dokumentu wewnętrznego, ale być może tutaj warto by było, żeby został ten dokument w jakiś sposób przeanalizowany i być może dałoby się coś sprecyzować, coś zmienić, żeby te relacje były poprawione. Więc tak bym podsumował te kwestie prawno-legislacyjne, które zostały tutaj podniesione. Czy państwo wnioskodawcy, przedsiębiorcy są usatysfakcjonowani takim? Może tylko jeszcze odnośnie rozporządzenia. Tutaj wskazał pan zaawansowanie tych prac, tak? Nie wiem, czy w ogóle, wiadomo, trudno prognozować, w jakim kierunku pójdą prace. Czy może są państwo wskazać jakikolwiek czas, okres? Trudno, ale rozumiem, że to jest kwestia roku, miesięcy, trudno powiedzieć. Miesięcy, ale ujdę też z takim dużym zapytaniem. Rozumiem, że to jest na razie są prace robocze i podsumowanie tego zespołu, który... Na roboczo.
Rozumiem. Ale na etapie konsultacji tutaj oczywiście to konsultacje społeczne jak najbardziej i Państwa zgłoszenie uwzględnia. Aktualne. Ja jeszcze zapytam Ciebie ten, no, w tych kwestiach, które, o których powiedziałeś, czyli w kwestii tych opłat, tych furtek i tego udostępnienia terenu, to jak byśmy technicznie procedowali? Czy my coś będziemy formułowali, jakieś wystąpienie, czy będziemy prosili naszych przedsiębiorców o dosłanie nam czegoś, jakiegoś materiału? Znaczy na pewno możemy poprosić o konkretne jakieś przepisy, które tam najbardziej bolą przedsiębiorców i gdzie oni widzą jakieś możliwości do zmiany, tak? Kwestia jakichś materiałów, my to przeanalizujemy. Też możemy oficjalnie wystąpić tutaj do MSWiA z jakimś wnioskiem o podjęcie pracy, żeby jakoś zainicjować też te zmiany. Gospodarze tej ustawy. Dokładnie. Rozwiązania prawne też innych krajów można sobie przeanalizować, bo jest bardzo dobrze to rozwiązane w Niemczech, Belgii, Holandii, gdzie mają ten problem na co dzień, tak samo Francja. To w ministerstwie jest ta właśnie tłumaczenie tej niemieckiej. Ona jest naprawdę bardzo szczegółowo i dobrze opisana, chociaż trzeba by było nas systemowo zmienić. Niestety patrole by musiały jak gdyby odejść do lamusa, zastąpić je służby państwowe. Zakaz dla nas, jako dla firm, używania materiałów wybuchowych i niszczenia tylko i wyłącznie te służby. Narzucenie obowiązku podejmowania bądź nie podejmowania, to są bardzo ściśle określone, jakie środki można podjąć, jakich nie można podjąć. Ja robiłem kilka razy w Niemczech i tam u nich jest to bardzo tak mocno. A przede wszystkim najważniejsza rzecz z tego wszystkiego. Trzeba bezwzględnie prowadzić kontrolę naszych firm. I to od razu mówię jednoznacznie. Bo jeżeli ktoś się nie boi kontroli, znaczy się robi dobrze. Jeżeli są tacy, co robią uniki, niestety te uniki mogą kosztować kogoś życie. Czyli tutaj też jest taka propozycja tam złożona, że ktoś powinien to kontrolować, ewidencjonować, wiedzieć, co zostało zrobione już, gdzie zostało zrobione, ile zostało rzeczy podjętych. Przecież my wytwarzamy materiał wybuchowy w olbrzymich ilościach. Jakbyście Państwo zobaczyli stertę pocisku, które wyjmuje się kilka tysięcy sztuk leżących poukładanych w magazynach. Przecież to jest realnie materiał wybuchowy z super zapalnikami. Do działań takich no, niekorzystnych to aż dalej nie pomyśle. Dobrze. Proszę Państwa, czyli jesteśmy umówieni w ten sposób, że Państwo przedsiębiorcy przesyłają do nas materiały uszczegółowiające, które pozwolą nam przygotować wystąpienie do ministerstw w kwestii tych furtek, tak, do tych opłat i w kwestii udostępnienia terenu do celu niszczenia materiałów wybuchowych. To jest to. Czy jakiś termin ustalamy sobie, do kiedy Państwo nam to możecie przysłać? My jesteśmy gotowi, proszę podać termin. I tak się zbieramy, żeby zrobić te rzeczy. Bo jeszcze panu? Kilka inicjatyw związanych z około ustawowymi tych rozporządzeniami, ale myślę, że to będzie jeszcze później. Sprawa dotyczy sprawa, o której nie mówiliśmy, transport tych materiałów. Dobrze. Sprawa nawet taka, no, taka prozaiczna, prawda? I w umowie zobowiązuje mnie w środku miasta wykonanie tymczasowego magazynu materiałów wybuchowych, gdzie ja mam rozporządzenie, to mówię, że ten magazyn może być 400 metrów. Ja rozumiem, tylko pytam, do kiedy panowie prześlecie materiał? No do końca marca. Do końca marca. Te czasu jednak. Do końca marca, to piszemy w takim razie do końca marca. Jak będzie szybciej, no to przecież. No oczywiście, jasne. Się spodziewamy tego materiału i co później byśmy się spotykali jeszcze po tym, jak to. Myślę, że możemy omówić, tak. Skierujemy jakieś pewnie swoje wystąpienia w tym zakresie po analizie materiału i potem moglibyśmy na roboczo omówić. Może jakieś postępy nastąpią tutaj ze strony. Czyli co, gdzieś MSWiA, może jakieś propozycje zostaną przeanalizowane, co zostanie wypracowane na kadrze tej naszej dyskusji. Czyli byśmy coś w kwietniu umawiali pewnie, tak? Tutaj mamy, skoro panowie do końca marca, to potrzebujemy ile czasu na przerwę? 2 tygodni? Tam do święta na początku kwietnia. Kwietnie są w połowie, 12, 13. Czyli co, po świętach? Czy jeszcze przed świętami? Po świętach, tak? Dobrze. To w takim razie 15 kwietnia?
No może nie, bo 16 dzień sapera, bo to trochę niefortunnie tak nie powinniśmy się śpieszyć. To przy pełniku byśmy się szło. 14 lepiej będzie szło do sesji. A często 17 też nie, tak? Nie wiem, to koledzy, nie wiem, tak nie będzie. To może być. Może być? A dlaczego pana nie będzie? Wyjazd, długi wyjazd. Daleko, długi wyjazd. Nie, broń Boże, żadne zgłoszenie, żadna umowa. To co już później następny tydzień może być, 20? Nie, długo nie będzie, będzie kolega zastępca reprezentanta. Dobrze, no to w takim razie co? Prezes. Kwiecień, 20? 20, tak? No, może tak będzie, no tak, żeby tutaj też panom też tutaj, żebyśmy się jakby spotkali. Też, dobrze, o godzinie 11? Może być tak. Dobrze. 11. Czyli 20 kwietnia o godzinie 11 kolejne posiedzenie. I tym dwóm kwestiom poświęcone, tak, opłatą i udostępnianiu terenu, to sobie to napiszemy. Dobrze, ja bym jeszcze miał prośbę do panów przedsiębiorców o wybranie przewodniczącego zespołu. Z naszej strony, tak? Mhm. Nie, to ja wskazuję kolega Piotr. Czemu ja nie chcę przewodniczącego? Tak, na przewodniczącego komisji. Naszego zespołu, tak. Ale tutaj taki nieciekawy układ, bo są dwa stowarzyszenia, to tak do informacji doszli. Państwa jest stowarzyszenie cywilnych saperów, które ja reprezentuję, zrzesza 14 firm plus saperów i no, ono było założone, później równolegle zostało drugie założone w Dębicy. Także jak gdyby są tutaj dwa, nazwijmy to podmioty. Ale żeby już się no jest, dobrze, ale my potrzebujemy jednego. Tak. Kolega Piotr. I Piotr Bik. Tak. Dobrze. Dobrze. Pan Piotr Bik będzie przewodniczącym. Piszemy, że został wybrany przewodniczący zespołu marketingu i stowarzyszenia przedsiębiorców branży saperskiej. Dobrze. I coś jeszcze mamy na dzisiaj? Ktoś jeszcze coś chce? Jeżeli nie, to jesteśmy umówieni na wydarzenie prac. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo gościom, że zechcieli Państwo poświęcić czas i przybyć. Wszystkim dziękuję za merytoryczną, dobrą dyskusję. I w takim razie do widzenia.